Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o grach. To znaczy, jak pewnie wiecie, bo już się chwaliliśmy od jakiegoś czasu, no gramy sobie obaj w Red Dead Redemption 2. I mam oczywiście w planach kiedyś tam pogadać o fabule tej gry, ale jeszcze jesteśmy no kawał czasu od końca, więc jeszcze trochę do tego. A też kwestia jest taka, że nam się nie spieszy za bardzo z tą grą i też to będzie mniej więcej temat naszej dyskusji, bo no obaj gramy w całkiem sporo gier z otwartym światem, bo na dobrą sprawę, no, jeśli ktoś gra w nowości, no to wiele z nich to są gry z otwartym światem, nie? Nawet te gry, które wcześniej nie były z otwartymi światami, zamieniły się w takie, a przynajmniej wzięły sobie no, ileś tam elementów właśnie, czy są etapy, które udają taki otwarty świat. Zresztą o tym mówiliśmy też przy okazji The Last of Us 2 niedawno, nie? Że tego God of War też tak było, nie? Że ten otwarty świat jest taki... No, czy nie, Tomb Raider jest to świetnym przykładem, nie? Że gra, która wcześniej była tą taką liniową, przygodową grą z zagadkami i tak dalej, no zamieniła się właśnie w gry z takim otwartym światem, gdzie jeszcze trzeba ten backtracking robić, żeby gra była dłuższa. Więc no, to jest popularny rodzaj gier ja generalnie lubię tego typu gry, bo one mi pozwalają poczuć się częścią tego świata, nie? To już różnie bywa generalnie, jak ten otwarty świat jest zrobiony, ale zasadniczo lubię tę ideę, że po prostu, wiesz, w swoim tempie sobie robisz różne rzeczy i pchasz fabułę do przodu, kiedy masz ochotę ją popchnąć do przodu. Generalnie, no, nie dziwi mnie to, że też te gry się cieszą taką popularnością. Natomiast, no, nie da się ukryć, że można to robić lepiej i gorzej, nie? I właśnie ostatnio, jak sobie gadaliśmy o wrażeniach z Red Dead Redemption 2, no, to doszliśmy do wniosku, że w sumie, no, najlepsze w tej grze jest to, kiedy się po prostu wsiada na koń i się jedzie przez mapę, nie? I o ilu grach z otwartym światem możesz powiedzieć coś takiego, nie? Że najlepszy element to jest po prostu jak jedziesz sobie bez jakiegoś konkretnego celu. Zazwyczaj masz to, że tylko czekasz, że odblokujesz te szybkie punkty przemieszczania się, nie? Tak. W Tomb Raiderze było, że tylko te ogniska wszystkie odkryć i się przeskakiwać później, nie? Ja mam za sobą mapkę z Assassin's Creed Odyssey, która moim zdaniem jest bardzo fajną grą i bardzo podoba mi się to, że to jest już ten etap, kiedy wiele rzeczy jest na tyle umownych, jakby autorzy się zorientowali, że wiele rzeczy musi być umownych, żeby ta gra sprawiała przyjemność, nie? Że no właśnie możesz sobie w tej grze odblokować na przykład motyw, gdzie jak zabijesz kogoś tym takim, no to takim zabójstwem powiedzmy z ukrycia, no to możesz sobie odblokować umiejętność, która sprawia, że ciało wroga znika od razu, wiesz, jak w starych grach po prostu, od razu się dematerializuje, co oczywiście, no, nie ma sensu jakby z jego punktu widzenia na to nie patrzeć, nawet w ramach tego animusa całego, który jest, no, wirtualnym tworem i w teorii można by tak zrobić, ale jednocześnie, no, to jest gra, nie, jakby ta umowność i to pomaga w graniu, jakby, no, jest to coś, co jest przydatne, więc jakby ta umowność idąca daleko, daleko w tej grze mi bardzo odpowiada. Ale wciąż, to jest ta gra, gdzie mapa jest po prostu zasrana tymi znacznikami i nie ma jak za bardzo, wiesz, cieszyć się po prostu eksploracją terenu, bo idziesz od znacznika do znacznika. Masz na mapie pokazane, okej, tu jest coś takiego, tu jest znak zapytania, tu jest jakaś misja, tu jest ten. Podczas gdy właśnie Red Dead Redemption mi trochę uświadomiło to, że dużo lepiej się to sprawdza, kiedy nie masz tych znaczników na mapie. Masz, nie wiem, jakieś te najważniejsze misje zaznaczone, ale tak naprawdę resztę rzeczy możesz odkryć dopiero eksplorując coś i natykając się na to przypadkiem, nie? Wiesz, w Red Deadzie masz w ogóle genialne te rzeczy, że sobie po prostu jedziesz i nagle ci się pojawia ta kropka tam pulsująca, szara, nie? Że o coś się dzieje, kogoś spotykasz po drodze, nie? Ale zupełnie nie musisz właśnie zaznaczać sobie od punktu do punktu, nie? Ja już na przykład w Spider-Manie miałem tak, że to było denerwujące, super gra, nie? Świetnie się przemieszcza w tym Nowym Jorku, ale nadal miałeś tam tyle nasanych znaczników i wiesz, że tylko zaznaczasz znacznik, lecisz tam, zrobisz co masz zrobić i znowu wiesz, do czego lecisz, nie? Wiesz, jaki masz następny znacznik, wiesz, co będziesz robił, nie? Nie masz tego momentu, że gra mnie zaskoczy, będzie jakaś ciekawa misja, nie? Albo jakiś, wiesz, coś, co się zacznie jako normalna misja, przynieś, podaj, a się rozwinie w coś zupełnie innego. W Red Deadzie tak masz, nie? Że zaczynasz od tego, to będzie coś prostego, a to się na przykład rozwija w coś większego, nie? Albo naprawdę jest proste, ale takie, że jest inne, nie? Jak na przykład, spotykasz kobietę, którą, wiesz, wyciągasz ją spod konia, bo jej zdech, bierzesz ją, żeby, podwiozę panią do miasta, nie? Robiłeś coś innego, nie? Ale niech pani wskakuje, podwiozę panią, ona ci opowiada swoją historię, dowodzisz ją tam i czujesz, wiesz, spełnienie, nie? Bo zrobiłeś coś, czego nie robiłeś wcześniej, to nie była, wiesz, ta taka misja, którą robiłeś, wiesz, 1000 razy. Wcześniej kogoś odprowadzałeś na przykład, ale to było w inny sposób zrobione, nie? Inną historię poznawałeś, nie? I to jest bardzo fajne, że to ci cały czas rozwija ten świat i widzisz, że on żyje, plus rozwijać też postać, nie? Bo widzisz, jak Artur na to reaguje, nie? I to jest pięknie poprowadzone, ale do tego dojdziemy jeszcze. No właśnie, to jest, tak jak wspomniałem, ja bardzo lubię tę grę za to, że się czujesz częścią tego świata i mam wrażenie, że tego typu rozwiązania, no, w dużo większym stopniu sprawiają właśnie, że się czujesz częścią świata, niż po prostu znacznik na mapie, który tam jest. I jak podejdziesz do niego, to się okazuje, że to jest zwierzę tutaj do zabicia, albo jakaś misja, albo nie wiem, jakiś obóz czy coś takiego, tak, nie? Nie czujesz, że to jest zabawa, tylko praca się z tego robi, nie? Tak, tak, no, tak właśnie, odhaczanie kolejnych punktów, nie? Jakby
Szczególnie, że, te gry na samym początku już ci pokazują na mapie, ile masz rzeczy do zrobienia, co tutaj będziesz musiał zrobić, nie? Bardzo często się to wiąże z tym, że trzeba najpierw sobie odkryć jakoś ten teren, nie wiem, wchodząc na jakąś wieżę czy coś w tym guście, ale od razu potem dostajesz te znaczniki wszędzie, nie? I jakby od razu wiesz, że okej, tu jest tyle do zrobienia, tu są takie rzeczy, tu są takie rzeczy. Nie ma tego właśnie poczucia, że... Nie wiesz, co cię czeka, nie? Jakby nie masz tego poczucia, że jedziesz zobaczyć, co tam jest na przykład, nie? To nie jest takie organiczne po prostu, nie? Od razu masz wrażenie, że no to jest gra po prostu, nie? Jakby mam te rzeczy do zrobienia, żeby je zrobić z różnych powodów i tyle. Podczas gdy właśnie w Red Dead Redemption mam to, że... No, sprawia mi frajdę zwyczajnie to, że ja, jak, nie wiem, robię misję, a potem sobie stwierdzam, no dobra, odpocznę sobie teraz od misji, pojeżdżę po lesie, nie wiem, pojadę do goli brody i sobie zgolę brodę, nie? Zostawię wąsy teraz, bo tak mi się teraz podoba. I mam wrażenie, że też dużo rzeczy jest podyktowanych w tej grze pod to, nie? Jakby fakt, że... fakt, że wiele rzeczy spotykasz po drodze, nie? Nie wiem, albo te losowe encountery po prostu, albo na przykład są też te rzeczy, które są już przypisane do mapy, ale nie pojawią się, dopóki tam nie podjedziesz, typu te znaki zapytania, nie? Pod którymi są postacie, z którymi można zamienić słowo, oni czasami dają ci jakieś misje, tak, na przykład. Nie masz znaczenia, wiesz, kolorem czy czymś, jakiego typu to będzie misja, nie? Co tam będziesz musiał zrobić? Nie, zupełnie się tego nie spodziewać, bierz tam i zobaczymy, co się dzieje. Zazwyczaj jest po prostu jakiś człowiek, więc podjeżdżasz do niego i z nim gadasz, nie? I momentami to były naprawdę misje, które nawet nie były skomplikowane, nie? Ale były na przykład bardzo fajnie napisane i przez to też, że no nie nastawiałeś się od razu, że o, tu będzie misja poboczna, tylko no, pchnąłeś na bieżąco, to też lepiej oddziaływują takie rzeczy na gracza, nie? I no właśnie, jakby tak jak mówię, przyjemność w tej grze sprawia po prostu jeżdżenie po terenie, ale jednocześnie wiele elementów w tej grze jest tak zaprojektowanych, żeby cię skłaniać do tego, żeby podróżować, nie? Bo jak nie będziesz podróżował sobie sam z siebie, no to nie będziesz odkrywał tych rzeczy po drodze, nie będziesz trafiał właśnie na te pojedyncze misje. Nie będą cię atakować, nie wiem, przeciwnicy z rozmaitych gangów, dzięki którym będziesz mógł sobie tam ich ograbić później i wziąć jakieś przedmioty. Wiesz, to jest tak satysfakcjonujące, jak wiesz, jedziesz sobie drogą, wieczór jest i nagle ci jebani driscole wyskakują gdzieś tam za krzaka, ja o wy chuje, nie tylko wiesz, dead eye i wszystkie, nie? A później sobie, wiesz, spokojnie ograbić i czujesz takie spełnienie, nie? Wiedziałeś, że to chujki. W ogóle widzisz, jak ten świat żyje. Wiesz, że ci driscole tam są, że jest walka między tym Dutchem, gangiem Dutcha i driscoli i się, wiesz, z nim na nich napotykał w różnych momentach. Wiesz, że oni cię będą chcieli osaczyć. Wiesz, że ten typ najważniejszy, wiesz, prawa ręka Dutcha gdzieś tam jeździ i trzeba mu wpierdolić, nie? To jest piękne, to jest tak organiczne, nie? Kocham właśnie, jak ta gra jest naturalna, jak wszystko wychodzi z tego, że sobie po prostu jesteś częścią tego świata, podróżujesz, eksplorujesz, nie? Tak. I to nie jest męczące, to eksplorowanie. Nawet takie pierdoły, które są mega nerwujące. Ja to Wiedźminie mnie to na przykład dosyć nerwowało, wiesz, to zbieranie tych ziół, żeby sobie nazbierać, żeby mieć tam na te oleje, smary, różne ten, nie? Chodzi i zrywasz. I nie czułeś, żeby to ci, wiesz, jakoś rozwijało, nie? A tutaj masz to, że tam ci się zwiększa to zielarstwo, czy coś, nie? Zwiększa cię ten... Masz wyzwania, nie? Z tym związane też, które... Tak, masz wyzwania i w ogóle te całe kompendium masz tych wiesz, tych roślin, nie roślin, tak. zwierząt, nie? Chcesz uszczelić jakiegoś oposa, bo jeszcze go nie masz, nie masz tego mięsa z tego oposa, żeby zrobić jakąś fajną rzecz, nie? To jest fajne, że chcesz ten świat poznawać i nawet jak jedziesz przez ten świat, wiesz, masz słońce, świeci... Droga, wiesz, ptaszki gdzieś tam latają i widzisz nagle, jak się zrywają te ptaki gdzieś, albo biegną koło ciebie te jelenie, nie? Nie musisz ich zabić, ale wiesz, że one tutaj są. Wiesz, jak będziesz głodny, to możesz sobie zapolować, nie? Bo one tutaj cały czas żyją i robią swoje rzeczy, nie? Albo jak oskurujesz jakiegoś, ja tak miałem, na przykład oskurowałem jakiegoś jelenia, zostawiłem go na drodze, wpieprzyłem się w góry, wiesz, jak tam śnieg i ten, i nie wiedziałem, jak się ubrać, nie? Bo to wiesz, że musisz przy koniu zmienić sobie ubranie na zimowe, nie? Kurwa, wszystkie leki wypiłem, bo chciałem dojść do miejsca tam daleko w górach, gdzie wiało i pizgało, wiesz, a ja kurde w tej mojej szmaciance, nie? W końcu sprawdziłem w necie, nie? O, fuck, ubrałem się na ciepło, już fajnie. Ale wiesz, i zrobiłem tam, co miałem zrobić, nie? Wykonałem misję, wracam, to truchło dalej leżało tam na początku, wiesz, przed gwiazdem, nie? To jest niesamowite, nie? Mówię, tak. Kurczę, miałem wpływ na ten świat. Mnie zaskoczyło na przykład, że no właśnie, na przykład ja jadę sobie przez las i widzę, jak ptaki odlatują nagle, nie? Mówię, kurwa, co się tam dzieje, nie? No i podjeżdżam tam, no po prostu jakiś typ poluje i po prostu wystrzał z karabinu przepłoszył ptaki, plus typ po prostu zabił jakiegoś jelenia, wsadził go na koń i sobie odjechał, nie? I wiesz, że to nie było skryptowane, nic takiego, tylko po prostu jakby, no, część tutaj postaci w tej grze ma jakieś rzeczy do roboty i po prostu je wykonuje, nie? Ale nawet właśnie te oskryptowane rzeczy, mam wrażenie, że, które wiesz, że się uaktywniają, bo coś tam, bo spełniłeś jakieś warunki, nie? Wykonałeś jakąś misję, więc na przykład jakaś grupa już cię nie lubi i będzie cię atakować na drodze, na przykład, nie? Tak jest tam, nie wiem, w tym drugim rozdziale chociażby. No i wiesz, i...
czuję, właśnie i zbliżasz się do ich terenów, no to w którymś momencie wiesz, że ten skrypt się uaktywni i on się faktycznie uaktywni, ale to jest tak przeprowadzone, że to się dalej wydaje właśnie integralną częścią świata, nie? Że tym bardziej, że zanim cię zaatakują, to jeszcze słyszysz głosy często ze strony jakiejś tam, nie wiem, pagórka czy coś, że jedzie, tak. to on, nie? Yo, Omar is coming, nie? Sobie idziesz powoli no. I kurczę, i to się wtedy robisz takie filmowe, nie? Jak przecież drogę zatarasują tym powozem. A ty już przygotowany, nie? Tak. No, albo nie wiem, wyskakują z zamostu czy coś takiego, nie? I to są, no wiesz, że to są takie rzeczy, które gramy zaprogramowane, ale to jest, no. Te skurwysyny kanibale, co z lasu wyciukają i... Właśnie, a propos właśnie świata, super jest właśnie to, że on jest zróżnicowany, ale też jako fan rozmaitych horrorów doceniam bardzo to, że tu jest masa jednak inspiracji z wiesz, filmów typu Wzgórza mają oczy albo Wrong Turn i tak dalej, bo nie wiem, czy tak było naprawdę, ale ten Dziki Zachód tutaj w wydaniu Red Dead Redemption jest pełen po prostu tych wszystkich dziwaków, kanibali, inbredów i całej reszty dziwnych ludzi. To są chyba trzy frakcje, jakby w grze spotykamy ileś tam gangów, nie? Większość to są takie normalne gangi, właśnie ci Odriscole, The Lobos i tak dalej, ale masz te trzy frakcje, które są po prostu jak z horrorów, nie? Jest właśnie, są Murfreesboro, którzy są właśnie takimi, wszyscy są brzydcy, w ogóle mają zdeformowani, nie? Widać, i to są, zdaje się, kanibale. Są Skinner Brothers, którzy są w ogóle jeszcze gorsi, bo to są takie redneki, którzy po prostu mordują dla beki. No i jest to Nightfolk, którzy są jak ci tacy, jak w Walking Dead są ci ludzie, którzy się przybierają za zombie i udają zombie. No to oni są trochę tak, nie? Oni są pomalowani na biało, tak, nie odzywają się, tak. i atakują coś, fizycznie zazwyczaj, nie? I oni zawsze coś zostawiają, żebyś się zatrzymał, nie? I się zastanawiał, co się dzieje, i wtedy tak. Wypierdalają z tych krzaków, nie? Już fuck. Tak, i wiesz, i to jest... To jest też to, co wpływa na to, że chce się eksplorować świat, nie? Bo w każdym rejonie spotkasz kogoś innego i będziesz miał faktycznie świadomość, że to jest trochę inny teren, nie? Wiesz, czujesz, że ten świat właśnie żyje tym swoim życiem, nie? Że ty się po prostu w niego wbijasz, nie? A nie, że on jest definiowany zupełnie przez ciebie, nie? Ty jesteś jego organiczną częścią, nie? No właśnie. I też czasami fabularnie wpływasz na niektóre elementy, a one niekiedy wracają do normy, nie? Na przykład jakby w grze w którymś momencie wchodzisz w interakcję z tymi rozmaitymi gangami, nie? I potem jak się oddalasz z tego terenu, no to widzisz, że na przykład sytuacja wraca do normy, tak jak było wcześniej i wiesz, więc widzisz, że ten świat jakby działa i bez ciebie i funkcjonuje tak samo i bez ciebie, nie? W ogóle w grach Open World jest jeszcze ten problem związany z tym, że no w różnym czasie odkrywasz różne tereny, mapy i tak dalej, więc co tutaj począć z przeciwnikami, nie? Na ile oni mają być silni, jak to ma działać, bo zazwyczaj jednak no, w tych Open Worldach masz jakieś tam drzewka rozwoju, nie? Zwiększy swoje umiejętności i tak dalej. I do tej pory widziałem... No do tej pory to działało zwykle średnio, nie? Ja przegrałem po prostu masę godzin w Assassin's Creed'y i zazwyczaj było tam tak, że na którymś etapie już po prostu jesteś za silny na tę mapę, nie? I gdzie już nie pójdziesz, no to radzisz sobie z problemu i nigdy nie ma sensu na przykład wracać się gdzieś na gdzie już byłeś, no bo wiesz, że tam przeciwnicy będą już 10 poziomów niżej i po prostu będą na, wiesz, jeden cios. I są takie gry właśnie jak Assassin's Creed Origins, nie Origins, Odyssey, które skalują poziom przeciwników i w którymś momencie też wprowadzili możliwość dostosowywania tego skalowania, więc to się sprawdza całkiem nieźle i to jest ta gra, gdzie faktycznie potem opłaca ci się na przykład cofnąć gdzieś, albo pojechać gdzieś indziej, no bo wciąż jakby jest sens walczyć z tym przeciwnikami, nie? Są takie gry jak na przykład ta Zelda ostatnia, Breath of the Wild, gdzie z kolei nie ma poziomów i jakby wszystko się toczy wokół broni, to znaczy tam masz broń białą, która się niszczy bardzo szybko, nie? Jakby masz całą po prostu w ramach ekwipunku masz masę w ogóle broni, które wykorzystuje w zależności od tego, jak silny jest przeciwnik. No i możesz sobie iść na teren, gdzie są silni przeciwnicy, i jak kogoś ubijesz, no to weźmiesz jego broń, ta broń też już jest silna, nie? I dużo łatwiej ci będzie pokonywać kolejnych silnych przeciwników. A jak pójdziesz na teren, gdzie są słabi przeciwnicy, no będziesz miał też słabą broń po nich, nie? I jakby ten poziom trudności się sam dostosowuje w zależności od tego, gdzie idziesz. No tak, co jest super rozwiązaniem. Chcesz się rozwijać, nie? Chcesz pójść na te tereny, gdzie są lepsze rzeczy po prostu. Tak, ale też jednocześnie nie masz tego poczucia, że to jest gra, więc teraz jak już mam wyższy poziom, to już nie mogę iść tam, no bo nic z tego nie będę miał. No tutaj jakby dalej jest powód do tego, żeby sładzić gdziekolwiek, nie? No w Redemption ma ten rozwój taki dosyć umowny, nie? Jakby rozwijasz swoją postać jak najbardziej i możesz modyfikować broń, żeby była mocniejsza i tak dalej. Ale to nie jest jednak drzewko rozwoju, nie? Takie jakie jest na przykład w Assassin's Creed czy wielu innych grach, czy nie wiem, w Horizon, czy w Ghost of Tsushima ostatnio. Tutaj w zasadzie
jedziesz na jakiś inny dowolny teren i przeciwnicy są mniej więcej na tym samym poziomie, nie? Jakby zupełnie nie chodzi o to w tej grze, żeby być coraz silniejszym, nie? Jakby bardziej to jest podyktowane temu, żeby eksplorować świat i mniej więcej tyle. Jakby też, wiesz, z biegiem gry, no to ty się też robisz mocniejszy, bo zwyczajnie skill ci się powiększa i lepiej grasz, dokładnie. Tak, i gra jest chyba raczej ustawiona pod to, co jest dosyć ciekawe, bo ja jestem jednak, byłem zupełnie przyzwyczajony do tego, nie? Mało tego, że jakby poziom przeciwników jest mniej więcej taki sam. Znaczy, no jasne, trudniejsi będą ci Marflis, którzy są po prostu, no, mają trochę inne metody działania niż nie wiem, Odriscole, ale generalnie no nie jest aż taka duża różnica. Możesz teraz pojechać na drugi koniec mapy, walczyć z nimi i dać sobie radę, nie? Ale też na przykład stroje, nie? To też jest ciekawe, że w wielu grach no jednak w zależności od tego, co nosisz na sobie, tym to daje jakieś tam boosty do rozmaitych cech, nie? W Assassin's Creed Odyssey też fajnie to rozwiązali, gdzie po prostu w którymś momencie wprowadzili system, gdzie możesz sobie gdzie jakby zdobywasz nowe bronie, jasne, one mają różne poziomy, ale możesz im dopasować dowolny wygląd, nie? Spośród broni, które czy uzbrojenia, które zdobyłeś do tej pory, możesz ustawić dowolny i dzięki temu to cię, wiesz, twórcy zdawają sprawę z tego, że każdy lubi po prostu siedzieć i dopasowywać sobie wygląd postaci, nie? Więc czemu im nie dać tego, wiesz, totalnej wolności w tym? Właśnie, jak zdobywasz jakieś te pancerze lepsze i one wyglądają paskudnie, no, ale musisz tak je nosić. Że musisz je nosić, nie? Tak było na przykład w Mass Effect, gdzie miałeś takie brzydkie na koniec, ale musiałeś je nosić, nie? I to albo w God of War, nie? Zbierałeś jakąś super zbroję, w której wyglądałeś jak idiota, nie? Ale ona jest najsilniejsza. To ja nosiłem tą słabszą, bo wyglądała po prostu dużo, dużo lepiej. Ja chyba tą zbroję Tyra nosiłem, która wyglądała zajebiście, ale była słabsza od tych, które były później, nie? Tak, ja też mam coś takiego, nie? Że właśnie ja się bardzo lubię wczuwać tutaj, co się dzieje na ekranie, a jak postać nie wygląda tak, jak ja chcę, no to mi mocno w tym przeszkadza, nie? No a w Red Dead Redemption znowu jest tak, że te ubrania praktycznie nie mają żadnego wpływu na to, jak sobie radzisz, w sensie na twoje umiejętności. Co najwyżej masz to rozgraniczenie między ubraniami na zimną temperaturę, na niską temperaturę, na wysoką temperaturę i na tą średnią, nie? To jest bardzo fajne. To też ci daje dowolność, możesz skomponować po prostu strój na niską temperaturę i już, nie? Spośród tych rzeczy, które sobie tam odblokowałeś i zdobyłeś. To jest super, wiesz, że jednak nie masz tych poziomów, nie masz tego pogoni, że coś tam będziesz w czymś gorzej wyglądał i możesz tego całkowicie, wiesz, swojego Artura zrobić, który jest twój. To jest fajne w ogóle, że masz tą fabułę taką, wiesz, gdzie nie możesz na nic wpływać, nie? Jednak jest ta fabuła. Tak. Znaczy, tworzysz ten swój świat, ten twój Artur jest inny, nie? Mój Artur niż twój Artur, nie? Bo podejmujemy inne decyzje, jesteśmy, wiesz, lepsi, gorsi i takie rzeczy, ale jednak ta główna fabuła, wiesz, ona idzie swoim tempem. Jest parę wyborów w tej grze, nie? Które też wpływają na to, jak się fabuła troszkę potoczy. Tak, ale jednak, wiesz, jednak śledzimy podobną fabułę, nie? Ale to jest super, że właśnie przez tą kostumizację, przez to, jak broń sobie zmieniasz, jak możesz sobie, wiesz, dodawać jakieś pierdoły do tej broni. Ja uwielbiam takie rzeczy, nie? To każdy Artur jest unikalny, nie? Nawet takie rzeczy jak na przykład tą brodę, że sobie, wiesz, każdy ma inną, nie? Uwielbiam to, to tak cię po prostu wczuwa w ten świat, nie? Że jeździsz tym swoim Arturem, poznajemy tą, wiesz, kompletną fabułę, nie? Która, bo ja na przykład nie lubię grać w te, wiesz, wszystkie gry online, nie? Gdzie tam jednak, nie masz tego celu, nie? Że wiesz, że sobie pukasz w innych, fajnie jest, gadasz sobie z innymi, wiesz, zwiększasz sobie skille, ale jednak nie prowadzisz to, nie poznajesz jakiejś historii, wiesz, czegoś takiego koherentnego, nie? A tu masz fajnie, że jednak masz trochę, to czujesz się jakbyś grał właśnie przez sieć, nie? Że wiesz, sobie eksplorujesz świat, zmieniasz sobie ubrania, wiesz, i kustomizujesz i takie tam, ale dalej poznajesz tą fabułę, nie? Która jest cały czas integralną częścią tej opowieści, nie? Nie miałem na przykład tak jak w Wiedźminie, którego bardzo lubię, nie? Ale w Wiedźminie dużo mniej naturalnie odpływałem od głównej fabuły, nie? Żeby robić jakieś rzeczy, jakieś pierdoły, jakieś te poboczne ten i zapominałem, co się działo w tej głównej fabule. O, jakiś król tam był czy coś, nie? Tutaj jednak cały czas pamiętam, do czego to dąży, nie? Coś tam mam w głowie gdzieś z tyłu, co mam zaraz zrobić, wiesz, jak to się wszystko rozwija. Ja w ogóle, a propos Wiedźmina, to jest też ciekawa gra pod tym względem, że teraz z perspektywy czasu, ja cały czas nie ukończyłem tej gry i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda, ale teraz tak jak wspominam sobie to granie, mam wrażenie, że jakby podobało mi się w tej grze absolutnie wszystko poza tymi typowo RPG-owymi elementami. W sensie ten, wiesz, rozwój postaci, jakieś tam wtykanie w tych jakichś dziwnych tych mutagenów i dostosowanie tego. To było jakoś takie skomplikowane i, wiesz, nieciekawe zwyczajnie w kontekście tej gry, że to jest rzecz, której spokojnie mogłoby nie być w tej grze, a i tak bym się dobrze bawił. Jakby ta gra była właśnie taką grą z otwartym światem akcji, jak właśnie Red Dead Redemption, czy jakieś Assassin's Creed, czy coś takiego, czy Ghost of Tsushima, jak tak patrzyłem, jak Marta gra.
grałbym się tak samo dobrze, szczerze mówiąc, nie? Jakby, nie wiem, podejmowanie wyborów było fajne, to, że możesz do misji sobie podejść w jakiś różny sposób, było spoko. Eksplorowanie tego świata, no, tak sobie powiedzmy, ale no, to nie był najgorszy element czy coś. Ale wiesz, fabuła, jakby oglądanie potem tych cutscenek i tak dalej, to było fajne, natomiast, czy nawet system walki był okej, okay, ale właśnie te wszystkie takie rzeczy polegające na rozwoju tej postaci, to było coś, co w ogóle tego nie wspominam ciepło w tym momencie. Dla mnie wszystkie przeskoki w grze na te menu, nie? Gdzie odrywa cię to właśnie od tego doświadczenia gry, nie? W Red Dead Redemption masz, wiesz, wszystko to jest naturalne, nie? Nie ma żadnych, właśnie nie zatrzymuje się, żeby coś tam dodać, jakieś punkty czy coś, tylko masz te kółko, które jest bardzo intuicyjne, nie? Sobie szybko te rzeczy wybierasz, jakieś ognisko, coś, maskę zakładasz, nie? Wszystko tak, jakbyś to, wiesz, praktycznie w życiu robił, nie? Po prostu wybierasz sobie szybko broń, coś. W ogóle to, że musisz na przykład pamiętać, że musisz broń znieść z konia, jak schodzisz, nie? To jest fajne, nie? Mówisz, że zapomnisz broni, przy siebie jakąś walkę i jesteś w dupie, nie? Albo nie masz tego do cucenia konia i ci konia gdzieś zabiją na jakieś polanie. Wtedy chodzisz po tej drodze jak ciuli, szukasz tego, wiesz, jakiegoś konia albo jakiegoś powozu, czegokolwiek, nie? Żeby się uratować. Tak, albo nie wiem, zostaniesz ten koń gdzieś pójdziesz już indziej i ta gra ma takie momenty, kiedy ci tego konia automatycznie postawi gdzieś tam w pobliżu, ale przy tych na przykład misjach pobocznych, tych takich właśnie pod znakami zapytania, no to nie. Więc ja już miałem tak na przykład, że wiesz, że pojechałem gdzieś powozem i już automatycznie założyłem, że ten koń gdzieś będzie. Nie ma. I tak, wiesz, jestem w środku niczego. Nie ma konia, wiesz, nie ma niczego. Tracisz konia, naprawdę, jak ci, wiesz, jak ci zemdleje i gdzieś tam, wiesz, że już jest praktycznie martwy, to ja tak straciłem moją Annę Kareninę. Teraz muszę na Tołstoju jeździć, nie? którego ukradłem, który ma swoją historię, bo ukradłem go ze stadniny, bo nie chciałem pieniędzy wydać, nie? Mówię, po cichutku ukradnę. Ukradłem jednego, odjechałem, nie? Wszystko spoko, ale patrz na tego konia, kurde, słaby stacy, nie? Wygląda tak, jak zostawiłem go. Biegnę taki czarny pies, sprawdzam jego stacy, mówię, o Boże, jaki on jest piękny. I siadam, jak tamtego mi się udało ukraść, na tym też ucieknę, nie? Siadam na niego, a tu gość wyskakuje, taki dziadek. Ja mówię, kurwa, co się dzieje, nie? Strzeliłem mu w głowę, mówię, matko, zabiłem człowieka, nie? Ale mówię, nie zapisałem gry dawno, mówię, o nie. Ale nie mogę, bo już popełniłem błąd. To jest mój wybór, nie? Co zrobiłem. Ale nie ukradnę go. Nie będę takim chujem. Już go zabiłem, to nie ukradnę. Ale co, mam teraz tego konia zostawić? Jak już ukradłem? Nie, właśnie nikt, bo to było na tym zadupiu, nie? Okay. Tylko gościa zabiłem. I odjechałem i tak jadę na tym koniu, mówię, kurwa, kradziony, zabiłem starego dziadka, żeby mieć tego konia, jak się bez nim czuł, ale później mi rosło, wiesz, ten, przywiązanie do konia, jak już widzę, to mówię, no dobra, zostaniesz już, nie? No przecież nie wypuszczę, żebyś biegł tam gdzieś po polanie czy coś. I to jest niesamowite, jak już tworzysz takie swoje mini narracje, nie? Jesteś wczuty zupełnie, ja wiem, skąd jest ten koń, nazwałem go już Tołsto i to jest mój koń teraz. A ten dziadek jest martwy, pozostał. No właśnie, Fakt, że natykasz się na rozmaite rzeczy, jakby ta gra tworzy te scenariusze właściwe tylko dla twojej gry, jest spokojnie, ale właśnie fajne jest też to, że jak podróżujesz po świecie, to jest coś, czego w większości Pan-Worldów nie widziałem. Jakby, nie wiem, nawet w tych grach RPG, które mają duży otwarty świat, typu właśnie Wiedźmin 3, masz tak, że wiesz, że no, natykasz się na jakąś rzecz i od razu, wiesz, i zazwyczaj jest tam jakiś znak zapytania czy coś i tam się rozgrywa jakaś misja poboczna czy coś takiego, spotykasz jakąś postać, jakby wiesz, że to jest misja poboczna, nie? Gdzie, czy w Assassin's Creed, gdzie masz zawsze znacznik na mapie i musisz tam iść i tyle, nie? Jakby rzeczy ci nie... To jest tak, że ty zawsze odkrywasz te rzeczy, to nie jest tak, że te rzeczy ciebie odkrywają, nie? A w Red Dead Redemption miałem już wielokrotnie tak, że na przykład sobie jadę, nie wiem, podchodzę do jakiegoś domu i tak myślę sobie, o, zobaczę, czy może będzie otwarty, nie? Bo często tam leżą jakieś karty, jakieś inne pierdoły, które sobie zbierasz i no generalnie masa śmiecia się wala po tym świecie, więc ja często robię tak, że jak mam na przykład pełen slot czegoś, nie wiem, jakiejś tam maści dla konia, oleju z węża, jakichś tych rzeczy, to sprzedaję wszystkie poza jednym na przykład, żeby mieć na czarną godzinę, a potem i tak sobie napełnię, podróżując po świecie. No i wiesz, podchodzę do jakiegoś domu i słyszę jakiś głos, jak tam ojciec z synem się kłóci, nie? Coś tam, ojciec coś tam, że nie jest dumny z syna generalnie, mówiąc tak krótko, nie? Mówię, kurna, co tu się odpierdala w ogóle, nie? Patrzę, czy drzwi są otwarte? No są, wchodzę, nie? No i tam trwa ta kłótnia, nie? I coś tam, że matka zostawiła i ten, jakaś drama rodzinna. No i syn w końcu mnie zauważył, mówi, tato, ktoś tu jest, nie? No to ja szybko, tata szybko dobiera tutaj rewolwera, ja szybciej, więc strzał w głowę. No i ten syn taki, o kurwa, nie, co tu się wydarzyło i leży na podłodze i tak, proszę mnie nie zabijać, nie? Ja mówię, dobra, spoko, nie? I dobra, spoko, zabiłem ci ojca, ale jest luz. Dalej, wiesz, i nagle mój Artur sam z siebie krzyczy do tego dzieciaka, mów, gdzie jest kasa, nie? Ja mówię, kurwa mać. No mówię, no tak, w sumie faktycznie, nie? Pewnie coś to jest do obrobienia, nie? No i trzymam tego dzieciaka na muszce, on mówi, no tutaj w kominie, nie? Zawsze, kurwa, w kominach chowają tutaj. Zawsze najlepsze, więcej kasy jest. No i tak podchodzę do tego komina, biorę tę kasę, faktycznie była tam spora sumka, jeszcze obrobiłem resztę rzeczy w tym mieszkaniu.
No i ten syn zniknął gdzieś, nie? Mówię, a to uciekł pewnie gdzieś. Mówię, no trudno, będzie się błąkał gdzieś po lesie, umrze z głodu albo wilk go zje, no trudno. Ale tak chodzę po tym mieszkaniu i znalazłem jakiś list, nie? O tym, że z którego dowiedziałem się, że generalnie matka odeszła z tego, znaczy odeszła od tej rodziny, bo była przerażona tym, jak się ojciec zachowuje, że ogólnie jakiś przemocowy typ. I mówi, że przepraszasz syna, że tak uciekła szybko, ale w każdej chwili może posłać kogoś po niego, nie? I będą razem. Więc sobie to powiedziałem w głowie, że pewnie ten młody to uciekł do matki i teraz będą szczęśliwi. Tylko pozbyłem się ciężaru w postaci tego kurwa ojca, który był jakimś totalnym chujem. I się dobrze z tym czułem. Ja miałem kasę, wszyscy byli szczęśliwi, tak? Więc super. Ja tak wiem, podobnie jak jechałem przez miasto, nie? Zapierdalałem, bo musiałem szybko na misję, była noc, nie zauważyłem i typ koniem wyjechał, nie? Pierdoliłem się w niego oczywiście, wiesz, zrobiłem 3 salta w powietrzu, bo tak zawsze jest. Ja wylądowałem, a on, wiesz, wyciąga broń na mnie, nie? No to ja odruchowo oczywiście, wiesz, no wyrwałem chwasta, no, przykro mi było trochę, nie? Ale podchodzę, no obrobiłem, mówię, po co mu te rzeczy, nie? Już i tak jest po nim. I tam był list, a tam jest w liście, że jego wiesz, żona z jego bratem się chce odejść, nie? I żeby on nic nie robił, bo ona mówi, że on też jest jakimś tam porywczy czy coś i żeby im pozwolił, nie? I ja mówię, on na pewno jechał do tego, wiesz, do tej żony, do tego brata, żeby ich załatwić. Nie? I ja mówię, kurczę, zrobiłem coś dobrego może, nie? I może już mniejszy moralniak, nie? Ale to jest fajne, nie? Że takie pierdoły, wiesz, jakiś list znajdujesz, coś takiego, nie? Albo jechałem też jakimś zupełnym zadupiem i trafiłem na jakiś domek, wiesz, jakaś rozpadlina. I nie był zaznaczony na mapie w żaden sposób, nie? Dopiero jak podjeżdżasz, to masz ten taki kontur, nie? Wchodzę do tego domu, patrzę, tam dwóch gości zabitych, wiesz, koło siebie, nie? W kałuży krwi leży. Mówię, co tam się działo, nie? To jest fajne, nie? Że to, wiesz, że ten świat żyje i coś się tam coś dzieje się cały czas, nie? Tak, i ty jesteś jego częścią, nie? Albo przyjechałem jakiś dom duży, nie? Środek dnia, mówię, wszyscy tam gdzieś w polu pracują czy coś, to oczywiście wlazłem do domu, obrobiłem, co się dało, nie? Wyszedłem. Później parę misji, później miałem tą misję z tym, jak on się nazywa, ten taki stary kumpel Dacza. Hosej? Hosej, tak. I mieliśmy to, co trzeba w nocy, wiesz, ukraść powóz i ten dom obrobić też. Co możesz wybrać, czy dzień, czy w nocy, nie? Tak, ja w nocy oczywiście wszedłem i to był ten dom, który obrobiłem wcześniej. Już tam nic nie było do obrobienia, nie? Właśnie, no to właśnie to jest, wiesz, to że wiadomo, że to są te triki, które ma ta gra, które mają cię oszukać, że ten świat żyje. Ty bardziej, że wiesz, że... To nadal jest granie. Pod wieloma, no wiadomo, nie? Ale też pod wieloma względami Red Dead Redemption jest troszkę archaiczne, nie? Jakby jest sporo takich rozwiązań, które wiesz, że one miały miejsce, nie wiem, w jakichś GTA czy San Andreas i tak dalej, typu na przykład to, że checkpointy są przed misjami, nie? Jak w trakcie misji wyłączysz grę czy coś, no to ci się wczyta przed misją zupełnie, nie? Albo nie wiem, się zapisuje jakoś stan gry w dziwny sposób. Albo na przykład nie możesz się wjebać nagle w trakcie misji, na przykład gdzieś, nie? Chyba w tym ostatnim asesynie miałem, także na przykład potrafiłem dotrzeć do jakiegoś terenu i nagle mi się włączała jakaś misja gdzieś tak w połowie zupełnie, nie? No bo po prostu przeskoczyłem jakiś tam element. Tutaj tak raczej nie ma, nie? Jakby musi się uaktywnić ten ileś tam warunków, żeby skrypt się uruchomił. Ale jednocześnie jest sporo takich trików, które naprawdę, wiesz, sprawiają, że wierzysz w to, że to wszystko działa i istnieje, nie? Właśnie takie motywy, gdzie trafiasz na coś się już wydarzyło, albo nie wiem, tak jak wspomniałem, są jakieś różne dziwne gangi i trafiasz na nie w trakcie, jak obrabiają na przykład kogoś, nie? I możesz poczekać na przykład, aż zaciukają jedną stronę i zaciukać ich, żeby było łatwiej, a ewentualnie, nie wiem, spróbować jeszcze czegoś innego. To też w Odyssey też mi się to bardzo podobało, to, że tam masz te dwie strony, Spartan i Arańczyków, którzy potrafili się na przykład napierdalać na drodze, nie? I mogłeś poczekać, aż jedna strona wygra, zabić drugą i było łatwiej, albo nie wiem, napuścić zwierzaka na nich na przykład, czy coś takiego. Powiedz. Wiesz, też sprawia, co robić tę iluzję świata, nie? Wiadomo, że w Odyssey no, to nie działa tak dobrze, bo tam masa jest innych umownych elementów, ale to pomagało, nie? I mam wrażenie, że tutaj przez to, że ta gra jest zaprojektowana pod to, żeby ci dawać tą iluzję, wiesz, że to wszystko się dzieje i tych elementów takich umownych jest dużo mniej. Nawet jak wiesz, masz szybką podróż i sobie uaktywnisz w obozie szybką podróż, to jakby masz tę animację z tym koniem, że wiesz, i tak jedziesz, i tak ci pokazują te widoczki po drodze. I przez to, że to wszystko jest ukierunkowane na to, no to faktycznie, wiesz, dużo łatwiej jest uwierzyć w to, że ten świat działa sobie nawet jak ty nie będziesz nic robił. Jednak zawsze masz jednak też jakieś takie mini wybory ci daje, nie? Nawet jak już widzisz, to takie coś, to jest, no, wiesz, że jest w jakiś sposób skryptowane, na przykład jak spotkanie w nocy tych klanowców, którzy krzyż podpalają, nie? Wiesz, że ich spotkasz nawet w jakimś momencie, wiesz, że oni muszą być w tym miejscu, nie? To jest, wiesz, wydaje ci się, że to jest przypadkowe spotkanie, widzisz jakiś ogień czy coś, że tam stoją ludzie, nie? Ja pamiętam, jak wszedłem sobie ich podsłuchać, co tam, wiesz, pierdolą głupoty, nie? I wiesz, podpalili ten krzyż, w końcu się zajęli, zaczęli uciekać, nie, płonąc, i został tylko ten typ, ten główny.
główny, ten ich wielki, wielki papież Ku Klux Klanowy. Grand Wizard. Tak, idzie taki wkurwiony, nie? Ja do niego zagaduję, nie? On mówi, no chuj, nie udało się, nie? Tutaj popsuło się, naprawimy to. Ja mówię, no chuju, niczego nie naprawicie, nie? Szczeliłem mu w łeb, nie? I mówię, kurczę, teraz muszę szukać tych innych Ku Klux Klanowców, nie? I wiedziałem, że to będzie w taki sam sposób, ale miałem ten wybór, wiesz, mogłem go puścić, nie? Może by coś odjebał, nie? Mógłbym sobie w głowie budować te scenariusze, ale musiałem wyciąć, bo to jest jebany, wiesz, papież Ku Klux Klanu, nie? Wielki magik. W tym, Sądy Nizne jest ten typ, który jest zwolennik eugeniki, który tam ci rozdaje ulotki o tym, że biała rasa najlepsza. I on jest powiązany z tym Ku Klux Klanem w dosyć ciekawy sposób. Właśnie jak ubijesz jednego z tych wizardów, no to on ma list, zdaje się, że od tego typa i jakby... To są dwaj panowie, którzy się wychowywali w podobnych tutaj poglądach, ale jeden uważa, że nauka, science i tak dalej, a drugi woli tutaj w lesie z kolegami w białych szatach, co też jest niezłe. Nie? Jakby często znajdujesz jakieś takie dziwne powiązania między jedną postacią a drugą. Oczywiście sporo takich oczywistych na zasadzie, że jak uratujesz kogoś na drodze, no to później możecie spotkać w mieście i ci dać pieniążek na przykład, albo ci broń kupić, ale jest sporo takich momentów, kiedy nie spodziewasz się, nie? Nagle wyskakuje ktoś, kogo widziałeś wcześniej. Albo na przykład... Przychodziłem raz miastem i było wieszanie, nie? Tam często są tutaj pokazowe egzekucje. I nagle mój Artur krzyczy, o to ty, nie? Co się stało? I się okazuje, że powiesili jakiegoś typa, któremu ja wcześniej pomogłem w czymś tam, nie? I okazuje się, że on zmarnował tą szansę, nie? I Artur rzucił jakąś taką gorzką uwagę o tym, że nie wszyscy wykorzystują szansę. Mówię, kurwa, nawet... Ja mówię, jeszcze mniejszą rzecz, jak był w tym... Siedział w salonie ten typ z czapką Chopa, nie? I mi się zaczął pierdolić. Mogłem go zostawić, nie? Ale ja mówię, gadam z nim, on jest coraz bardziej wkurwiony. On wyskoczył na mnie, żeby się bić, nie? No ja mówię, dałem mu w ryj. Upadła mu ta czapka, no mówię, biorę tą czapkę. Fajnie, bo ona ci później zostaje ten, masz ją na zawsze, nie? Zakładam tą czapkę, łaziłem w tej czapce. Wracam po jakimś czasie do tego salonu, on tam siedzi i mnie poznał, wie, że przychodzę w jego czapce, nie? To było takie niesamowite, mówię, o matko. Dokładnie, mało tego, możesz sobie iść za nim, i on w którymś momencie się właśnie obraził i poszedł sobie, nie? W sensie nie prowokowałem walki. No i wychodzi za ten bar i sobie idzie tam uliczką, a nagle pada i leży tam, nie? I spoko, możesz go obrobić czy coś, ale no, jakby wiesz, nie jest tak, że znika, czy gdzieś, czy odjeżdża, czy coś takiego, tylko no, leży tam. A potem jakbyś poczekał pewnie do rana, to by wstał, nie wiem, otrzepał się i poszedł gdzieś dalej, nie? A wiesz, żeby tam był, wiesz, że on w tym świecie cały czas coś robił, nie? Gdzieś by tam swoje miał jakieś rzeczy do zrobienia, nie? To jest niesamowite. Jest jakiś typ, który on ci tłumaczy, spotykasz go i on mówi, że spotykasz go przy takim rozwalonym powozie i on mówi, że o, te konie mu się tutaj uwolniły, powóz mu się rozwalił, to on pójdzie do miasta tam po pomoc, czy może mu popilnować tego wozu, nie? No ja mówię, no dobra, nie, no czemu nie? No i tak stoję, czekam. Jak mówię, to nawet nudzi mi się trochę, nie? Ale widzę, że tak z tego wozu powypadały jakieś tam rzeczy, jakiś bimber, jakieś te, no to sobie pozbieram chociaż, nie? Coś będę miał z tego. No i tak zbieram to. No i czekam dalej, nie? Nie ma typa. Mówię, kurwa, co się wydarzyło, nie? Jadę dalej. Dobra, pójdę tym jego krokami, zobaczę, co się wydarzyło, nie? Jadę. On, kurwa, leży, śpi pod jakimś drzewem, bo był najebany po prostu i padł tam po drodze, nie? Będę tak stał jak debil do rana. No, albo był też taki motyw, gdzie jak wchodzisz do tego drugiego salonu, tego mniejszego w Valentine, to barman ci mówi, że był jakiś typ, który tutaj przychodził, ale nagle przestał, nie? Czy mógłbyś zobaczyć, co się dzieje u niego? No ja tak ten. I okazuje się, że to jest taki sam typ, którego wcześniej spotkałem w tym mieście, który mówi, że idzie do domu, ale nie wie, czy go żona wpuści. Po prostu żona go nie wpuściła, nigdy nie trafił do domu i dlatego się nie pojawia w salonie od tej pory. I to są te wszystkie pierdoły, które, wiesz, sprawiają, że, wiesz, połowę tego zapomnisz po drodze, ale jednak połowa ci dalej dokłada tej iluzji, nie? Że no, to jest świat, który tak, żyje, wie, więc... Wie, że to jest ten Artur Rockstara? Ale też, ale to twój, nie? Bo tworzysz tą jego historię. I nie czujesz tego znudzenia, że już grasz na przykład, wiesz, parę godzin, bo tutaj w tej grze się można całkowicie utonąć, nie? Bo nie masz tego, nawet jak jeździ na tym koniu, to wiesz, że zaraz coś cię trafi takiego, że będzie coś unikalnego, nie? Że chcesz dalej jechać na tym koniu, albo nawet sobie poglądać te obrazki, że ci jakiś ptak przeleci, a ty sobie jadąc na koniu go zestrzelisz, nie? Zbierzesz trochę mięsa, nie? I już to czujesz, nie? I to nie masz zaznaczonego tego na mapie w żaden sposób, nie? Tylko to się po prostu dzieje, nie? Bo tutaj jesteś. I też masz tą zmianę całkowicie krajobrazu, na przykład, że jedziesz sobie przez las, za chwilę się zaczyna, wiesz, trochę więcej śniegu, już masz te
góry, nie? Później jedziesz na bagna, gdzie też masz zupełnie inny ekosystem cały, nie? Wszystko. Upala, tak, nie? Tak, tak, te krokodyle chodzą, to wszystko, nie? To jest niesamowite. Albo idę sobie tam, spadłem z toru, nie? Bo pociąg jechał, ja dwa konie, wiesz, zeskakuję z koniem do wody, nie? Mówię, kurwa, przed całym pociągiem, nie? Zeskoczyłem, patrz, jakaś łódka leży, nie? Patrz na mapie, ma zaznaczone, że tam jest jakaś broń, nie? Idę, a tam, wiesz, rapier piratów, nie? I schodzę sobie z rapierem piratów, nie? To jest niesamowite. Kocham tą grę. O tym możemy wspomnieć. Jakby większości gier te elementy open worldowe w którymś momencie zaczynają nudzić. Jakby przeklikujesz się po prostu, nie? Jakby jak masz jakąś animację, no to jak najszybciej, żeby przeskoczyła, żebyś się dostał w inne miejsce. Ostatnio grałem w Red Dead Redemption w tym samym czasie, jak Marta grała w Assassin's Creed Odyssey. I mówi do mnie w którymś momencie, że o, tu jest jakaś wyspa, ale nie ma żadnego punktu szybkiej podróży, więc będzie musiała jechać tą całą drogę w ogóle, wiesz, na piecho i że to jest męczące, nie? A ja sobie myślę, kurde, to z tego, fajnie, nie? Dopiero sobie uświadomiłem, że w sumie ta, no, w Assassin's Creed to było wkurwiające, bo tam jakby w większości sytuacji gra ci ułatwiała sprawę jak najlepiej, nie? W sensie, jak tam biegałeś, no to biegałeś, kurde, z prędkością po prostu dźwięku, nie? Jak jechałeś na koniu, to sobie mogłeś włączyć ten samo naprowadzanie, które w Red Dead Redemption też jest, ale lepiej go nie wykorzystywać, bo się zagapisz i nagle coś cię zaatakuje i nic nie zrobisz, nie? To zresztą też jest troszkę ukryte pod tym, że trzeba jechać mapką, włączyć ten tryb filmowy i tak dalej, dopiero wtedy sam zmierza gdzieś. A tutaj jakby to jest ta pierwsza gra, kiedy nie czuję, że marnuję czas, nie? Mimo, że marnuję czas na dobrą sprawę. Kiedy jestem w stanie siedzieć i oglądać tę animację, jak on tam, wiesz, dobywa konia i tak dalej. I nie mam w ogóle ochoty, żeby to przeklikiwać w żadnym stopniu, nie? I ja jestem raczej typem, którym się nie chce tracić czas właśnie na jakieś takie rzeczy, które są mega powtarzalne, nie? Nie chcę mi się zbierać znajdziek na przykład w rozmaitych grach, bo nie, wiesz, nie czuję, żeby to było coś innego niż tylko, wiesz, no ciężka robota, nie? A nie wiem, jakimś cudem w tej grze masa takich elementów, które normalnie by mi przeszkadzały, tutaj mi nie przeszkadza, nie? Właśnie podróżowanie takie bez celu, jakieś zwiedzanie rzeczy i jakieś takie, nie wiem, polowanie nawet są spoko. Ale wiesz, nawet to, jak jest system kasy zrobiony, nie? Że jej tutaj naprawdę brakuje i tutaj naprawdę są, wiesz, drogie rzeczy, jak coś kupisz, to przede wszystkim to szanujesz, jak jest sobie coś, wiesz, niedźwiedzia pierdolniesz na szczelbę i wiesz, że to twoja szczelba, nie, sobie ją zrobisz, ale wydasz na to kupę kasy, nie, albo nawet jak musisz opłacić czasami listy gończe, które też są fuj drogie, nie, i tutaj na przykład liżę ściany wszystkie, a tu jest to fajnie zrobione, bo wiesz, że rzeczy leżą w takich miejscach, w których powinny leżeć na przykład, nie, a na przykład znajdziesz jakieś, wiesz, że możesz tam znaleźć coś, co jest naprawdę wartościowe, wiesz, jakiś złoty zegarek platynowy, albo ja tak miałem, że jechałem sobie drogą i nagle jakieś skrzynki leżą rozwalone, nie, przy drodze, mówię, zatrzymam się, zobaczę, co tam jest, nie? Niby takie sobie skrzynki. Zaglądam tam, a tam, wiesz, biżuteria. 50 dolców u pasera, nie? Mówię, zajebiście, wiesz, za takie 50 dolców to można, no, się, wiesz, zabawić jak król tutaj w tym świecie, nie? I to jest niesamowite, że cały czas chcesz coś przeszukiwać, nie? Cały czas, ale też uważasz, na przykład, ja mam tak, że nie okradam jakichś ludzi tak, żeby po prostu okradać, bo nie lubię, jak mi jednak spada ta, wiesz, szacunek jako konwoja, nie? Lubię mieć ten honor na plusie, nie? I wiem, że jak coś zrobię złego, to na przykład jak kogoś zamorduje złego i mamy tego typa, który cię zauważy, nie? Tego gonię na chama, żeby tylko, wiesz, wytłumaczyć mu to. No, czasami go przyśpilę i, wiesz, przyłożę mu pięść do nosa, nie? Żeby ten, ale chcę to załatwić. Miałem tak na przykład, że był jakiś w nocy jakieś ognisko, nie? I były tam rzeczy koło niego, jakieś pierdoły, nie? Ale pozbierałem to, bo nie było nikogo, nie? I nagle nawet z drogi mnie ktoś zobaczył, nie? Mówię, kurwa mać, biegnę za nim, nie? Żeby mnie tylko, nie wiem, nie zakapował. Wyobrażasz sobie w głowie, że tak biegniesz za nim i nie, to nie tak, jak pan myśli, nie? Ale to tak wygląda, nie? Ja mówię, nie, on poleci do miasta, nakapuje na mnie, przejebane, będę musiał płacić, nie? To biegnę za nim, z lasem, złapałem go, nie? Związałem go i mówię teraz, kurwa, typ związany, jak ja mu to teraz wytłumaczę, nie? Jak on leży związany, przecież nie wytłumaczysz mu, nie? Wziąłem go na plecy, mówię, zaniosę go w jakieś ustronne miejsce, może tam mu wytłumaczę, mówię, to było głupie, to było takie moje myślenie, nie? Wiesz, zaniosę go i mówię tak, może zaniosę go pod to ognisko, gdzie ukradłem to, może będzie na niego, nie? Jak go tam rzucę, mówię, ale to jest bez sensu, co on się, kurwa, sam związał, nie, to go zaniosłem tam. Rozciąłem mu te więzy, on zaczyna spierdalać znowu. Ja mówię, nie, chłopie, to jest nie tak, niszczysz mój plan. Biegnę za nim, wołam go, nie, mówię, chuj, uciekaj, nakapuj na mnie, ty zdrajco jebany. Straciłem na to 10 minut, ale nie czuję, że była, wiesz, to strata czasu, nie? To mówię, coś dodałem do tego świata, nie? To jest niesamowite. Jezu, kocham. A wiesz, ja w ogóle ile razy tutaj tłumaczyłem, wiesz, odkąd nagrywamy napisy, że ja nie jestem fanem otwartych światów, nie? Ja lubię, jak mnie gra jednak prowadzi za rękę, lubię, jak mi jakąś fabułę daje cały czas, nie? I to jest od dawna
pierwsza gra, która mnie, wiesz, w taki sposób zaabsorbowała, że chcę tracić ten czas, nie chcę go inwestować. Tak, ale mam wrażenie, że to też ma związek z tym, że no właśnie jak open worldy ogrywają fabułę główną, nie? Jak ma się fabuła główna do po prostu zwiedzania świata i to za moment. Ale właśnie mówiąc o tym, jak geniałeś za tym typem i ostatnią akcję przypomniało, bo stwierdziłem, że kurczę, mam jakieś tam porobione różne wyzwania i to tak przypadkowo w zasadzie, tam przeskoczyłem nad pięcioma przeszkodami czy coś takiego, to mi się zdarzyło tam, bo po prostu w trakcie uciekałem przed kimś, ale jest na przykład wyzwanie coś tam bandyty, nie? I tam jest tam okradnij 5 osób. Ja do tej pory w ogóle nie miałem sumienia, żeby podejść po prostu do jakiegoś typa z bronią i daj mi pieniądze. Jak już, no to nie wiem, zdarzyło mi się kogoś zabić przypadkiem, no to go ograbiłem, jak już leżało truchło tylko, nie? Ale mówię, no dobra, to gdzie by to najlepiej, nie? I mówię, pojadę do Saint-Denis, bo to jest to duże miasto, które ma ogromne slumsy tam, w ogóle takie, wiesz, takie tereny, które są zamieszkane, ale raczej rzadko i tam jest sporo jakichś takich uliczek, no to tam będzie najlepiej. No to idę, nie? I oczywiście okazuje się, że to jest taka typowo czarna dzielnica i mówię, no przyjeżdża biały, będzie po prostu kradł tutaj z biednych czarnych ludzi, no ale co zrobić, nie? No dobra, podbijam jakiegoś typa i mówię, dawaj pieniądze, nie? No oczywiście z pięściami na mnie. No to ja wyciągam szybko pistolet, on tak, okej, dobra, nie? Proszę, masz tutaj, nie mam zbyt wiele, tam mi rzucił $2 czy coś i mi zaliczyło, nie? Mnie tam jako pierwszą. Mówię, super, ale świadek jest, nie? Już biegnie gdzieś tam. Mówię, o kurwa mać, dobra, to zapierdalam za nim, nie? I podchodzę do tego typa i wiesz, krzyczę do niego, że tak, zatrzymaj się, nie? I w którymś momencie się zatrzymuje, no i ja mu grożę, mówię, że tutaj proszę tutaj potwierdzić, że nic pan nie widział. I spoko, nie? Mówi, dobra, w porządku, nie? Mówię, no dobra, to może go okradnę jeszcze od razu, jakoś tu stoi. Wziąłem okradni, kurwa, świadek następny, to ganiam za następnym, nie? I miałem taki ciąg po prostu, gdzie ganiałem po tych slumsach po prostu w jedną i w drugą i skończyło się, że oczywiście i tak policja mi ganiała, a w Saint-Denis jest chujowo, bo tam jest fuj tych policjantów i trzeba na te bagna musiałem zapierdalać, no i stwierdziłem, no dobra, trudno i nie zrobiłem w końcu tego wyzwania, mi zabrakło jednej osoby, ale jeszcze może mi się uda. Ale to właśnie widzisz, jak ten świat jest naturalny, bo zaczynasz myśleć, jak on działa, nie? Że tutaj masz slumsy, tu możesz tak zrobić, nie? No. Tu możesz tak i masz te naczynia połączone, że ktoś kogoś zawiadomi, ktoś tutaj, nie? I wiesz, że nie możesz, na przykład jak wyciągniesz broń tylko gdzieś w mieście, nie? To mówisz, już przejebane, kurwa, a łatwo wyciągniesz przypadek tego gnata, nie? Znaczy wiesz, jeszcze jak szybko schowasz, to okej, nie? Może ktoś nie zauważy, ale faktycznie jest tak, że mi się zdarzało, że na przykład na koniu sobie jechałem z bronią wyciągniętą, no bo nie widzisz, kurczę, od tyłu, nie? I sobie zsiadam z tą bronią oczywiście i wszyscy tak, wiesz, wszyscy panika. Ja na głównej ulicy Saint-Denis, jadę sobie na koniu, jedzie typ tym powozem, ja się chciałem z nim przywitać, niestety wyciągnąłem broń szybko, dostał kulkę w głowę, od razu, wiesz, 6 gliniarzy i na bagna mnie gonią, nie? Ja mówię, kurwa, zabiłem tych, 3 zabiłem, bo już mówię, no wiesz, jak mnie okrążyli, no to co zrobisz, nie uciekniesz na nogach, bo wiesz, mój koń gdzieś spierdolił, mówię, no musisz ich załatwić. I to jest najsmutniejszy moment na świecie, bo to leżysz ujebany tym błotem, bo tam są te bagna co chwilę, nie? Ryja nie widać człowieku, wiesz, mój piękny płacz jest upierdolony, zabiłem 3 policjantów i tylko teraz na stację szybko zapłacić okup, nie? Dajcie mi spokój, nie? I wracasz do tego Saint-Denis, brudny jak świnia, to mówię, tylko szukasz, żeby się wykąpać, nie? Jeszcze tam jest tak właśnie, że jak masz grzywnę na tych terenach, no to tam na każdym skrzyżowaniu stoi albo policjant, albo łowca nagród, więc trzeba tak przemykać, kurczę, między tymi uliczkami. No, a to miasto jest o tyle ciekawe, że tam jest krawiec taki elegancki i tam, wiesz, jak chcesz się poczuć tutaj ekskluzywnie, to idziesz do krawca. Jest w ogóle ten fotograf, który w ogóle ci robi zdjęcie i to jest takie bez sensu, bo możesz sam zrobić zdjęcie, gdzie chcesz, ale przez to, że jestem fotograf, to sobie robię co jakiś czas, żeby tutaj uwiecznić mój wygląd. No to jest właśnie, myślę, że no to wyróżnia właśnie bardzo, bardzo tę grę przez to, że są te wszystkie głupoty, które chcecie się tutaj robić, nie? Jakby nie traktujesz tego tak bardzo mechanicznie, nie? Tak jak masz w wielu grach, nie wiem, jakieś tam systemy właśnie takie powiedzmy wykrywania cię przez, nie wiem, przez jakieś tam najemników, czy policjantów, czy czegoś, to traktujesz to bardzo tak, no, narzędziowo, nie? Że okej, jak zrobię to dostanę jedną gwiazdkę, czy coś takiego i muszę zrobić to. No tutaj to wychodzi bardziej naturalnie. I jeszcze właśnie, teraz wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś o tym, że nie przypadasz normalnie z open worldami, no ja mam wrażenie, że taką największą wadą open worldów jest to, że one po prostu bardzo rozwadniają ci rozgrywkę, nie? Jakby tempo przede wszystkim grania, no bo masz zwykle w tych open worldach jakąś wielką, ekscytującą fabułę o, kurczę, gdzie musisz ratować świat albo coś, a
A jednocześnie od razu gra ci otwiera ten świat i mówi, no dobra, to teraz zrób tę misję, gdzie musisz komuś coś przynieść, nie? I chuj, że tam masz oczywiście ważne rzeczy do roboty, ale możesz spędzić teraz praktycznie tydzień na bieganiu po prostu i robieniu jakichś pierdół. I zazwyczaj widzisz też ten przeskok, nie? Między tymi misjami głównymi, które są zawsze bardzo takie dynamiczne i dużo się w nich dzieje, a tymi pierdółkami, które są na mapie pobocznymi, nie? I widzisz, jak bardzo one się różnią tym właśnie tonem i dynamiką i stawką, którą czujesz, nie? Wiesz co, miałeś tak na przykład, teraz to już lepiej zrobili w tych nowych Assassinach, nie? Ale tak do Syndicate było, że no miałeś te wszystkie znaczniki, odpieprzałeś te rzeczy i nawet nie patrzyłeś na świat w pewnym momencie, tylko zapieprzałeś, wiesz, ustawiałeś sobie ten śledzenie do tego miejsca i zapierdalałeś tam, nie? Nie patrzyłeś, jak on się zmienia, co się tam dzieje, nie? Tylko chciałeś to wypełnić, żeby na przykład masz tam pięć jakichś rzeczy, na przykład złap te piórko, nie? Masz wszystkie na mapie, zaznaczasz je i tylko zapierdalasz, nie patrz na nic, bo muszę zrobić, muszę te pięć piór odbębnić, nie? I nie zwracasz na to uwagi właśnie, co się dzieje wokół, nie? Czy ten świat żyje, czy nie? Chcesz to odhaczyć i nagle widzisz, że minęły 3 godziny, a ty nic nie zrobiłeś w tym świecie, nie? Nie czujesz, żebyś coś zrobił, a ten czas gdzieś ci umknął, nie? Ja na przykład teraz gram w Red Dead'a, nie wiem ile gram, nie sprawdzałem czasu ani razu, wiesz, ile poświęciłem tej grze, nie? I to jest fajne, że i czuję cały czas, że coś zrobiłem, nie? Coś się dzieje, nie? Cały czas coś się zmienia. Tak, i no właśnie nie masz tego poczucia, takiego poczucia, że musisz kolekcjonować rzeczy, że musisz biec szybko, zrobić coś, żeby nabić sobie statystyki jakieś. Właśnie Red Dead Redemption ma to, że dwójką, no w jednym nie grałem, ma to, że to jest takie bardzo jednostajne jednak, nie? Jakby są momenty, kiedy ta gra przyspiesza trochę, ale generalnie jakby masz, nie masz tego przeskoku dużego między jednym rodzajem misji a drugim rodzajem misji, plus właśnie przez to, że nie masz tych znaczników na mapie, to nie robi ci w głowie od razu ta lista rzeczy do zrobienia, które musisz odhaczyć i po prostu biegniesz od jednego punktu do drugiego punktu, no tylko sobie jedziesz, nie? I to też wpływa na właśnie na samą tempo, nie? Nie masz tego zadaniowego podejścia, nie? Że musisz po prostu przeskoczyć od tego do tego, tutaj musisz nabić tyle i tyle doświadczenia, żeby odblokować jakiś punkt na tym. Tu się dzieją się rzeczy po prostu same z siebie, nie? Tutaj jest też tak, że idziesz po prostu. Nawet nie sprawdzasz listy zadań przede wszystkim, nie? Że zawsze to sprawdzasz, co masz do jeszcze haczenia, co ten, no właśnie. W ogóle na to nie patrzysz. Nie? Ja dopiero w jakimś czasie odkryłem, że jest coś takiego, nie? Że jest odpalone po jednym z przycisków. No właśnie, jeśli chodzi o rozwój, nie? Jakby w większości tych gier musisz robić te misje poboczne, bo dostajesz za nie jakieś punkty doświadczenia, jakieś pieniądze, tego typu rzeczy, nie? Gdzie tutaj jakby robisz je, no bo są, nie? Bo możesz je zrobić, bo akurat przejeżdżasz drogą i tak dalej. I jasne, jakby sytuacje, w których wiesz, że za zadanie dostaniesz dużo pieniędzy, też wypadają bardzo naturalnie, bo to jest zazwyczaj jakiś skok na pociąg albo na jakieś obrobienie jakiegoś domu albo czegoś takiego. No to siłą rzeczy wiesz, że za to będzie kasa, no bo z tego musi być kasa, bo to jest... W ogóle widzisz, jak się misja rozwija, nie? Że jak już narasta, jak jest więcej ludzi, jak musisz jakiś na przykład dom, wiesz, obtoczyć i ten iść tam rzucić, wiesz, że tam będzie łup i wiesz, że ta gra ci wynagrodzi za to, że miałeś cięższą misję na przykład, że musiałeś więcej czasu na nią poświęcić, nie? Tak, ale jednocześnie jakby nie masz tego poczucia, że musisz robić coś tylko po to, żeby na przykład zwiększyć poziom swojej postaci, nie? I mam wrażenie, że to jest, kurczę, coś, co dla wielu osób może wydawać się wadą tej gry, właśnie to, że nie masz takiego zrównoważonego, znaczy zrównoważony jest, ale nie masz takiego bardzo dynamicznego modelu rozwoju postaci, nie? Coś, co w wielu grach, no, jest frajdą, że wiesz, że twoja postać jest coraz silniejsza, nie? I na przykład potrafisz, w tych ostatnich Assassinach jest też fajnie rozwiązane, że twoja postać na początku tak niewiele rzeczy w ogóle potrafi, nie? Nie potrafi na przykład kogoś, nie wiem, zabić dwie osoby naraz, zeskakując z góry, czy coś takiego. Musisz to odblokować. I to ci daje jednak tą frajdę z tego, że no, zainwestowałeś ileś tam czasu, okej, twoja postać faktycznie odwzorowuje to, ile czasu poświęciłeś na to granie. Tutaj tak nie jest, ale mam wrażenie, że to ma inne zalety. To ma właśnie tę zaletę, że nie podchodzisz tak zadaniowo do tego, nie? I możesz iść na łąkę i właśnie, nie wiem, upiec sobie mięso, które wcześniej upolowałeś i dostajesz za to jakieś tam randomowe punkty tego Dead Eye albo jakiś punkt czegoś tam innego, więc ta postać siłą rzeczy jakoś tam ci się rozwija, nie? Ale właśnie nie tak na zasadzie, że okej, muszę zrobić to i to, żeby dostać to i to i to też wpływa na tempo, nie? No bo nie masz tego poczucia, nie musisz się spieszyć, nie musisz zapierniczać do jakiegoś punktu. Masz też naturalne, że jednak jak coś robisz więcej,
to więcej punktów dostajesz, szybciej się, wiesz, rozwija, jest lepsze, nie? Na przykład te strzały do ptaków latających czy coś, nie? Czy w ogóle polowanie na zwierzynę też ci tam dodaje jakieś punkty, że dłużej trwa właśnie te Dead Eye, czy masz jakieś tam minimalnie coś większe, nie wiem, zdrowie czy coś, nie? I to gdzieś tam w tle się rozwija, nie musisz właśnie cały czas zatrzymywać gry i dodawać jakieś punktów, wiesz, tam kombinować, czy to, czy tutaj stracę punkt, nie, czy nie, tylko to się samo rozwija, nie? Idziesz sobie na rybki, łapi rybki, wyskakuje ci, że masz lepsze tam, wiesz, łapienie rybek, nie? Konia pogłaszczasz, zwiększa ci się, wiesz, więź z koniem, nie? Dlatego tak to jest rozrywające serce, jak ci ten koń zginie gdzieś, nie? Ja to mówię, Anna Karenina, byłem chyba na 5. poziomie z nią i Anna Karenina gdzieś tam leży w jakimś dole, martwa pewnie, a ja teraz na tą stoju jeżdżę ukradziony. No właśnie, no. Ale to też sprawia, że ci się chce robić tego typu rzeczy, nie? Tak, jakby, tak. Wiesz, jadę sobie i stwierdzam, o kurna, koniec ujebany, no to muszę zajeść i go wyczyścić, no wody. Bo to jakieś tam minusy daje, ale jednocześnie cię wkurza, że nie jest idealnie, nie? Jednocześnie też cię bawi to, że nie wiem, nakarmisz konia jabłkiem, dzięki temu tam zdrowie podskoczy. Bo w ogóle, że sam musisz jeść, nie? Nagle patrzysz, masz niedowagę. Mówię, kurwa. Ja mam akurat cały czas niedowagę, bo ja cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że muszę jeść rzeczy w tej grze, nie? Ja, ale to widzisz, że ci tam zmniejsza pewne ten, nie? Tak. Widać wyraźnie, plus ja mam wrażenie, że to, że mam niedowagę, to jest generalnie kwestia tego, że mi dobrze idzie raczej w tej grze, to znaczy, wiesz, często jest tak, że musisz coś właśnie wpierdalać w trakcie misji, żeby ci zdrowie zwyczajnie podskoczyło, ten rdzeń zdrowia, nie to kółeczko obok, ale ten rdzeń i wtedy do tego się przydaje jedzenie. I zazwyczaj no, najlepiej działa właśnie mięcho pieczone, nie? które ci wszystkie w zasadzie rdzenie podwyższa maksymalnie. A że no nie wiem, no nie muszę z tego korzystać często, bo idzie mi na tyle dobrze, że właśnie nie muszę się leczyć co chwilę, no to nie pamiętam o tym, żeby to jeść tak, wiesz, sam z siebie, nie? A trzeba. Ale już się przyzwyczaiłem do tego, że jak wchodzę do obozu, no to jest jak jest gulasz w garnku, to od razu idę i wpierdalam, bo ten gulasz jest super, tak. Pod tym względem. W ogóle, też, że możesz, wiesz, możesz rozwinąć, żeby gulasz był lepszy. Wiesz, jak masz te rzeczy do rozwijania obozu, tak, że w ogóle ten system, że musisz kasę wpłacać i się czujesz winny, jak czegoś nie dokładasz od siebie, nie? Że oddajesz. Ja się nie czuję już winny, bo kurczę, jak spojrzałem na tą listę, to tam poza mną nie wpłaca. No. Ja w ogóle Dutchowi rozwinąłem ten cały jego, że on chciał mieć milej, nie? To mi może zaczną wrzucać. Kurwa. Nic, dalej mnie oszukują, nie? Ja patrzę na tą listę, Artur dodał 50 dolców, 20 dolców, no. Oddał tutaj ten. Ja tam, wiesz, 90% kasy to jest moja i mówię, o wy. No. Znaczy, ale gulasz lepszy. No ja tam to porozwijałem i tak stwierdziłem, to był taki mój cel, że mówię, dobra, to będę rozwijał wszystkie rzeczy w tym obozie. No i porozwijałem, chyba jeszcze łódek nie kupiłem, bo drogie, a nie wiem, czy będę korzystał z tych łódek. No i najlepsze jest to, że właśnie dalej nikt nic nie wpłaca. Czy tam wpłacają, wiesz, dolar, ktoś zegarek wrzuci jakiś może. Jakieś śmieci, oni to tak jakby no. Świetni. A najlepsze jest to, że w którymś momencie, jak ja stwierdziłem, że dobra, olać to, no bo tak, mam już te pokupowane te wszystkie właśnie ulepszenia, pełno lekarstw, pełno amunicji, pełno wszystkiego, no to dobrze idzie, no to co tam będę wrzucał więcej, nie? Co chwilę ktoś przychodzi z jakimś lamentem, słuchaj, nie wrzucasz pieniędzy w ogóle, czemu, nie? Dutch podchodzi, mówię, Dutch, kurwa, znamy się tyle lat, no nie rób sobie jaj, zobacz na listę. I on w ogóle taki, on w ogóle wjeżdża takim tekstem do ciebie, że no tutaj ludzie się zastanawiają, czemu nie wrzucasz, co się stało, nie? Kurwa, a jeszcze ci jedzie cały obóz, nie? Jeszcze ci jedzie po emocjach, bo ty tutaj jesteś ważny, oni tobie ufają, jesteś tutaj, wiesz, prawą ręką, nie? Kurwa, no dobra, idę, masz 50 dolarów, zamknij się i już. Spytaj Johna, zobacz, John tu siedzi, kurwa, nic nie robi. Zobacz, jak John wrzucił, nie? On też jest podobno ważny. I to jest piękne, w ogóle jak masz ten kontakt z tą samym zespołem, wiesz, że ich rozpoznajesz, wiesz, kto kim jest, jaką miał historię, nie? I o matko. O jak zacząłem czytać w ogóle tą historię tego gangu, wiesz, jak Hosey, jak się tak poznali, samo, no. Jak znaleźli Artura, jak później Johna znaleźli, mówię, już wiem, czemu takie ziomki są z Johnem, nie? Jak ten jebany Majka, któremu chce za każdym razem dać bry, nie? Że w ogóle ja jak się zorientowałem, że ten Michael jest, ma tak krótki staż, że on tam z 5 miesięcy wcześniej dołączył. Tak, ja mówię, też bym... kurna, jak się panoszy tutaj. Pół miasta mnie goniło, 80 dolców kary, że... No właśnie... To jest też... W ogóle miałeś tego, tylko dodam jeszcze, no. Jak miałeś tego niemieckiego, tego lichwiarza, który wszystkim kasę pożyczał i pojechałeś do tego Polaka. Ja mówię, no nie będę rodaka prał po mordzie, nie? I mówię, ten wystraszony, jeszcze mu wszystko ukradłem. No, pan Rubel. Właśnie to jest też, właśnie wiele tych misji pobocznych robisz właśnie z tymi ludźmi z obozu, więc to też pomaga ci jakby w... To wpływa też na odbiór generalnie tej głównej linii fabularnej, bo wiadomo, że to jest mocno związane z tym gangiem wszystko. Właśnie wiele rzeczy, które robisz, jest na tyle powiązanych mocno z tym, co po prostu robisz w tej grze, jakby z tą główną fabułą, że ci nie przeszkadza ten element open worldowy, nie? Bo jakby to się mocno wpisuje jednak w całą tą całą historię, cały świat tej gry. Więc w którymś momencie, jak na przykład zdarzy się coś złego w którejś twojej postaci, to po prostu jak w żadnej innej, nie? Ja nie wiem, pamiętam świetnie Mass Effecty przez to, że lubiłem wiele z tych postaci, ale tam były trzy gry i też nie lubiłem wszystkich, a nawet jak...
Wiesz, ja nawet bardzo lubię nie lubić w tej grze, w Red Dead Redemption niektórych postaci, bo są na tyle fajnie napisane właśnie, że chcesz ich nie lubić i wiesz, czujesz jakieś emocje wreszcie względem tych postaci. A znowu te, które wiesz, których nie lubisz, znowu zyskujesz ich ten, no, lepiej z nimi się dogadujesz. Nie? No właśnie i mam wrażenie, że przez to, jak fajnie fabuła jest tutaj poprowadzona, też dobrze udało się skomponować tę grę tak, żeby ten otwarty świat miał sens, nie? Wiesz, że w wielu grach, no, czujesz, że to jest dorzucone tak, żeby było, nie? I te gry troszkę na tym cierpią przez to, że tracą dynamikę albo, nie wiem, muszą jednak oddać coś, żeby ten otwarty świat działał, nie? Dla mnie takim przykładem dobrym tej sytuacji są gry Arkham, nie? Z Batmanem, gdzie Arkham City i kolejne miały jakby To, że mogę się poruszać po jakimś tam mieście albo części miasta, miało swoją zaletę, ale brakuje mi jednak tej dynamiki, tej takiej zwartości Arkham Asylum, nie? Które jednak cię prowadziło od punktu do punktu i to było takie do rzeczy bardzo, nie? Nie rozwadniało się nigdy. Na przykład mi się bardziej niż City i Arkham Knight podobało Origins, które miało mniejszy ten świat, był bardziej, wiesz, fabułocentryczny, ta gra była krótsza i no nie miałeś takiego rozwalenia zupełnego, nie? A Arkham, jak teraz sobie po czasie popatrzysz, ile tam miałeś powtarzalności, co chwilę trafiałeś na te same gangi, które musiałeś gdzieś tam na dachach pokonać. Tak. Raz na ruski rok się trafił na przykład w Arkham Knight ten Azrael, nie? Gdzieś go tam na dachu zobaczyłeś, to było fajne, ale do tego dostawałeś 3 godziny, wiesz, padania na jakichś tych samych typów z pomalowanymi mordami gdzieś w zaułkach, nie? Tam, a to potem w finale gry okazywało się, że żeby dostać pełne zakończenie, to musisz zrobić te wszystkie właśnie najgorsze rzeczy w open worldach, te wszystkie znajdźki jakieś tam, jakieś gówniane misje, które cię nie interesowały, nie? Tak, które były tak mega powtarzalne. Ja mówię, dla mnie Arkham Knight to przemierzanie miasta było masakrą, szczególnie, że poruszanie się Batmobilem to jest rzeźnia, to jest nuda, to jest najgorszy element tej gry i naprawdę mnie wymęczył. To mnie trzymało przy Batmanie, że jednak ten styl walki dalej ci dawał przyjemność, nie? Znaczy ta mechanika walki, plus fabuła była całkiem okej. Chciałeś wiedzieć, co będzie dalej, nie? Ale już mnie męczyło masakrycznie przemierzanie tego świata, który też był szaro-bury, nie było tam jakichś, wiesz, udziwnień i też te znajdki Riddlera, wiesz, niby się zmieniały, miały inną mechanikę, ale i tak po mapie biegłeś do tego znaku zapytania, biegłeś do znaku zapytania, biegłeś do znaku zapytania i się w ogóle nie czułeś jak Batman, nie? Czułeś się jak jakiegoś taki, wiesz, pionek, nie? Który musi sobie tam gdzieś przemierzać. No, powtarzalność, nie? To jest, mam wrażenie, też problem w większości otwartych światów, że jednak, no, właśnie jak ja wspomniałem, to też nie tylko w kontekście tempa, ale też widzisz kontrast też w pisaniu, nie wiem, misji na przykład między tymi pobocznymi a tymi głównymi, nie? Mówię, teraz faktycznie w tych ostatnich Assassinach chociażby to poprawili, nie? I nawet te misje poboczne czasami mają fajne fabułki. Nawet jeśli, wiesz, sama misja się sprawdza do tego, co zawsze, idź i zabij kogoś, albo idź i przynieść coś, no to fabuła jest opakowana. Czasami są zabawne, wiesz, czasami są bardziej tragiczne, czasami po prostu jakieś tam emocje wywołuje same to, jak to zostało napisane. W ogóle, że też te główne postacie trochę odbijają od tych takich typowych, schematycznych, jak było wcześniej. No, Bajek był mocny przeskokiem od tego, co było, wiesz, na przykład w Syndicate, gdzie ja czekałem jak knur, żeby w to pograć, mówię, o, najlepszy set. Nie? Masz dwie postacie, będzie tak super. A to były takie kartonowe, wiesz, standy. To nie było fabuły zupełnie. To była taka, no, znaczy w Origins, znaczy w Odyssey też fabuła tak, z fabułą to jest tak średnio, nie? Ale przynajmniej same misje są w miarę okej momentami. Plus ta gra jest taka podzielona, jakby nie ma tej jednej zwartej fabuły, tylko rozgałęzia się na trzy jednoznaczne w zasadzie, w sensie takiej samym znaczeniu. Wiesz, co jest jeszcze istotne? Sam sposób przemieszczania się, nie? Tak jak już mówiliśmy wcześniej. No, i to właśnie w Batmanach widać. Co było nudne, nie? No, niby fajnie, że tam sobie lecisz, ale robisz to samo, wiesz? W dół, w górę, w dół, w górę, żeby gdzieś tam się dalej przemieszczać. To było męczące. I to dużo lepiej ograli w Spider-Manie, gdzie ta mechanika była perfekcyjna, że chciało ci się przez to całe miasto lecieć. Mm-hmm. Chciało ci się, w ogóle też czułeś tego Spider-Mana inaczej. I to, jak są na przykład dobrane gadżety i perki, że nie masz ten system rozwoju, masz taki, że sobie sam dodajesz to, co ci najlepiej w walce pomaga, nie? I wiesz, że to jest twój Spider-Man. Że masz tego robocika i masz na przykład zwiększone jakieś te pociski pajęcze, nie? Że sobie sam go kustomizujesz w taki sposób, że chcesz się zatrzymać, no bo jesteś też Spider-Manem, że jest jakieś tam zdarzenie, nie? Losowe, które też jest powtarzalne, ale przez to, że tak się zajebiście między tymi budynkami buja, no nie zwracasz na to uwagi, nie? Tym też wygrywa Red Dead Redemption, że jeżeli na koniu jest zrobione tak zajebiście i daje ci taką radochę, że nie zwracasz uwagi na to, że musisz tam, wiesz, 15 minut stracić, żeby się dostać z jednego miejsca na drugie, w międzyczasie się zatrzymasz w trzech różnych miejscach, nie? Zanim dotrzesz do tego punktu, nie? A właśnie jak masz tak jak poprzednich Assassinach, gdzie to było naprawdę, potrafiło znużyć, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce, już tylko się modliłeś, niech się misja odpali, nie? Niech to przejdzie dalej, niech się rozwinie. Czy właśnie w Batmanie, nie? Gdzie też już lecę do tego znacznika, bo to miasto cały czas jest noc, cały czas masz to samo, nic się zmienia. Już widzisz, ile ci dodaje to, na przykład, że się zmienia pogoda.
Tak. Co w Tsushimie idealnie działa, bo zresztą ty masz wpływ na to, jak się zachowujesz. I właśnie w Red Deadzie, nie? Że tam cały czas tutaj deszcz ci zapada, tutaj słońce wyjdzie, tutaj burza będzie, a w Batmanie miałeś cały czas noc. I to już dostawałeś, wiesz, takiego psychicznie już nie wytrzymywałeś. Już wiedziałeś, czemu Batman jest taki pojebany, nie? Bo siedzi cały czas w tej nocy. No mówmy się, no te miasta w Batmanie chociażby i w Asynie też tak często było jednak. No one nie sprawiały wrażenia, jakby żyły faktycznie, nie? Jakby tak, to były tak, żyjące miasta. Takie same były, no. Tam, to nie wiem, Watch Dogs to ogrywało całkiem nieźle, bo tam miałeś ten swój telefon, który pozwalał ci czytać jakieś tam rzeczy, na przykład z telefonów innych osób, nie? Więc mogłeś się dowiedzieć, że ten typ, który tu przychodzi, nie wiem, gra w gry MMO nałogowo, nie? Albo ten znowu jest jakimś tam szefem jakiejś firmy. Wiesz, udawało to, że te osoby faktycznie mają jakąś tam historię, poza tym, że tu są NPC-em, nie? I ten jednak Watch Dogs jest tam... Miałeś też te gadżety, które ci pozwalały jakoś wpływać na ten świat, że mógłbyś chociaż bajzel zrobić, nie? Że te, wiesz, odpali światła czy coś i zobaczysz, że są wypadki. I mówisz, dobra, mam jakiś wpływ na ten świat, nie? A w Batmanie, no nie wiesz, co, nie wejdziesz do żadnego budynku, wiesz, nic nie zrobisz, nie? Możesz sobie obić mordy tych ludzi między misjami, nie? Którzy też możesz rzucić tylko na tych, którzy są, nie? No zresztą wiemy, jak ten świat był skonstruowany, że o, miasto jest wyludnione, trzeba było ludzi, ten, że zostali tylko tak, złoczyńcy, albo, nie? Czyliśmy kawałek miasta, który jest więzieniem, więc są w nim tylko przestępcy, hurra! No właśnie... No po czasie widzisz, jak ten świat otwarty w Batmanie, że go ratowała ta mechanika i to, że grasz Batmanem, bo jakbyś grał inną postacią, to by było dużo większe narzekanie, nie? Tak, no właśnie myślę, że no mamy godzinkę na liczniku, więc powoli będziemy zmierzać, myślę, tutaj do finału. Mam wrażenie, że no, jeśli się decydujesz na robienie gry z otwartym światem, to jednak trzeba przemyśleć to, żeby wszystkie elementy no, grały i były właśnie pod to, nie? Jakby od sposobu walki po to, jak ten świat ma się zachowywać, przez też fabułę, nie? Jakby, tak jak wspomniałem, w Red Dead Redemption jest tak, że jednak ta... Z fabuły jakby orientuje się, dlaczego ta gra ma taką konstrukcję, jaką ma, nie? To, że możesz sobie przemierzać ten świat w dowolnym tempie, gdzie chcesz, możesz pojechać w zasadzie. W sensie od samego początku możesz pojechać, gdzie chcesz, poza tym jednym terenem, który jest odcięty i który tam pewnie w epilogu też będzie dopiero odpalony. Co zresztą swoją drogą też sprawia, że kurczę, jak sądzisz tą grę, to będziesz miał i tak kupę grania jeszcze, nie? Jako ten, już w endgame'ie powiedzmy. Tak, bo tam jest jak w Pokémonach. Nagle się teren otwiera z poprzedniej gry. Tak, przeszedłeś, to otwierasz całą poprzednią grę, nie? Tutaj też niby masz te tereny Marstona, nie? No i właśnie, wiesz, masz wrażenie, jak gram w tę grę, to mam wrażenie, że wszystkie elementy są podyktowane właśnie pod to, żeby to był fajny, otwarty świat, nie? Żeby ci sprawiało przyjemność to, że możesz sobie jeździć od misji do misji, wiesz, robić to, co ci się podoba. Gdzie w wielu grach mam wrażenie, że ten otwarty świat jest po to, że no, to jest modne teraz i że ludzie tak lubią, nie? A nie widzisz, żeby to wzbogacało jakoś rozgrywkę. I to jest też ciekawe w kontekście Asasynów, nie? Że dopiero w ostatnich grach mam wrażenie też zaczęli korzystać z tego i zaczęli też tę grę dostosować pod to, co chcą z nią zrobić, nie? Bo na przykład właśnie Assassin's Creed Odyssey jest 180 stopni czymś innym niż Red Dead Redemption, nie? I bardzo widać to wyraźnie, że jakby nacisk jest tam położony na to, żeby ta gra właśnie była taka bardzo no, szybka, konkretna, żebyś mógł wiesz, szybko przeskoczyć od walki do walki na przykład, nie? Albo od misji do misji i jakby nie tracić czasu na to, co się do tej pory wydawało nudne, czyli na przykład właśnie przemierzanie terenu, nie? Po to jest to naprowadzanie konia automatyczne, nie? Że po prostu odpalasz sobie i te konie sobie zapierdala na miejsce, a ty możesz w tym czasie sobie telefon sprawdzić, co jest mega wygodne. A to się z kolei nie sprawdzałoby tak jak w Red Dead Redemption, nie? Gdzie jednak po drodze napotykasz masę rzeczy, jakby duża część tej gry, no to jest to, co spotkasz tam po drodze. I tak jak wspomniałem, no jest ta możliwość odpalenia sobie naprowadzania, ale nie warto zwyczajnie, nie? No bo przegapisz niektóre rzeczy, albo ktoś cię zaatakuje znienacka, albo coś. A jednocześnie, no stracisz wiele rzeczy, którymi potem się możesz dzielić, nie? No, cały czas mój ulubiony moment w tej grze, w zasadzie dwa. No, pierwszy to jest ten, o którym już gadaliśmy poza tutaj ekranem, poza naszą dyskusją o tym starym typie, który tam cię spotyka w którymś mieście i tłumaczy, jak mu to wszystko odebrali, jak to on kiedyś był dżentelmenem i był kimś, a teraz już jest nikim, bo mu zabrali wszystko, nie? I co myślisz, kurna, kto mu zabrał, nie? Ja zaraz pomogę, zaraz odzyskam wszystko, nie? I on cię w którymś momencie prosi o chociaż odzyskanie paru osobistych przedmiotów z jego byłego domu, nie? Który teraz jest zajęty w ogóle przez jakąś tam windykację. No i jedziesz na to miejsce i wchodzisz do piwnicy w ogóle i tam się okazuje, że typ miał mroczną przeszłość generalnie i generalnie dobrze, że mu to wszystko zabrali, bo tak jest lepiej dla świata, nie? I dla mnie to był szok nagle, nie? I miałem tak zepsuty humor przez resztę dnia, jak nigdy w czasie gry, nie? Ostatni raz byłem chyba tak podminowany grą, jak ten Krwawy Baron zginął w tym, w Wiedźminie.
Krwawy Baron, dobrze pamiętam? Chyba tak. W każdym razie, no i inna sytuacja. Jak jadę sobie właśnie przez jakieś tam otoczenie, no i dojeżdżam do jakiegoś domku i mówię, o, zobaczę, co tam jest w środku. No i otwieram jakiś typ w ogóle, jakiś taki wielki, jakiś wyglądający jak typowy, kurna, redny kanibal, w samych ograniczkach oczywiście, żeby było klimatycznie, i zapraszam je, o, zapraszam tutaj wędrowcze, nakarmimy cię i tak dalej. I mówię, nie, dziękuję, a tutaj przejeżdżam, nie? Nie, no chodź, nie? I w środku jest jakaś żona, która taka niczego sobie, i więc wiesz, że na pewno jest też jebnięta w głowę mocno, bo siedzi w tym domu. No i oni ci tam przygotowują jakieś jedzenie i tak siedzisz i tak słuchasz ich. I okazuje się, że to jest brat i siostra, którzy mają się ku sobie mocno, nie? I oferują ci jakieś picie, nie? I ja tak siedzę, mówię, kurwa, wziąć to czy nie wziąć? Mówię, no bankowy jest jakoś zatrute czy coś, ale kurwa, siedzę w jakimś dziwacznym kaziroczym tutaj domu i to napiję się, chociaż może jakoś lepiej to łyknę wszystko. No i to napiłem się. Oczywiście to było, w ogóle jest też taki moment, jak oni opowiadają jakieś dziwne historie o tym właśnie, jak mama się nie zgadzała na ich relacje, i genialnie jest po prostu, jak Artur siedzi z taką miną, kamienną twarzą po prostu, wiesz, bez słowa. Oczywiście to było zatrute, więc się obudziłem w jakimś dole w ogóle z trupami, ale mogłem iść do domu i odzyskać pieniądze, które okazało się, że jak zacząłem generalnie potem przeglądać te rzeczy w tym domu, się okazało, że to jest para, która faktycznie jakby zamordowała swoją matkę, żeby mogli żyć razem ze sobą w związku, i jednocześnie teraz, a wcześniej to była w ogóle farma świń, ale już nie ma żadnych świń w ogóle dookoła, po prostu je zjedli prawdopodobnie, a teraz zarabiają na życie właśnie w taki sposób, że zapraszają ludzi do środka, wiesz, wrzucają im tam tabletkę gwałtu, tak, i zabierają ich pieniądze, a wrzucają ich do dołu, żeby tam po prostu dogorywali. I myślisz sobie, wiesz, w tym świecie jest jakaś rodzina, która w ten sposób działa, nie? I sobie myślisz, okej, to jest, ta mapa jest taka wielka, ile jest jeszcze tutaj takich wiesz, takich randomowych rzeczy? Chcesz to odkryć, nie? Bo to jest taka mini narracja, która, wiesz, mogła być oddzielną misją w innej grze, nie? A tu jest tak zupełnie z boku, możesz to ominąć, możesz tam nie wejść do tego domu, możesz nie poznać tej historii, nie? A to ją poznajesz. Kurczę, ja tak miałem na przykład, jak w ogóle uwielbiam te spotkania z ludźmi, nie? Jak spotkałem jakiegoś typa gdzieś w krzakach, nie? Tam woła, ej, pomóż mi, nie? W pasiakach siedzi, nie? I z tymi kajdanami, nie? Ja mówię, no dobra, podejdę, nie? I że rozkuj mnie, przeszczel mi to, nie? Dobra, przeszczeliłem mu to. I on mi tam dał jakieś informacje, nie? I że teraz musi spierdalać, nie? I ja sobie myślę, a jak to gwałciciel albo pedofil? I co, ja go w świat wypuszczę, nie? No wyrwałem chwasta, nie? I mówię, kurczę, no... I mówię, ale czujesz takie moralnie dziwnie, nie? Że musiałeś podjąć jakąś decyzję. Ale mogłeś go spętać lasem i zawieźć na posterunek po prostu. Teraz mi to mówisz? Jak on tam gdzieś gnije? Albo jak masz tych ludzi, wiesz, którzy są w tych klatkach, nie? I też nie wiesz, czy to, wiesz, czy to naprawdę są niewinni, czy są winni, i musisz podjąć decyzję, nie? Na przykład, wiesz, podejmuję decyzję, uwalniam, a tam, wiesz, czarna kobieta, nie? Jakaś niewolnica. No, więziona przez jakichś dwóch białych typów. Tak, to myślisz, ciekawe, że się wydarzyło. Wiesz, uratowałem, ona mi dziękuję. Mówię, kurczę, zrobiłem coś dobrego, ale mogłem zrobić coś źle, mogłem wypuścić jakieś mordercę na świat, nie? To jest piękne, jak ta gra ci cały czas gra na twoich emocjach, nie? Na tym właśnie, jaką podejmiesz decyzję. I to nie są takie decyzje, wiesz, do końca zero-jedynkowe, jak masz na przykład naciśnij trójkąt albo naciśnij, wiesz, kwadrat, nie? I podejmiesz decyzję. Nie, tutaj masz w trakcie narracji, nie? Albo wyciągniesz pistolet, albo nie wyciągniesz, nie? Albo kogoś wypuścisz, albo nie wypuścisz, nie? I to są takie małe rzeczy, które wiesz, że mogą wykiełkować. Możesz spotkać później tą postać, albo możesz spotkać sytuację, gdzie ona coś zrobiła, wiesz, że ona kogoś zamordowała, a ty ją wypuściłeś na świat, i wiesz, że tak będzie, bo ta gra tak działa, nie? To jest to, co było w GTA 5, to jest doprowadzone do perfekcji w Red Dead Redemption, nie? I to jest niesamowite. Tak, no właśnie też fajne jest to, że często te twoje decyzje takie, no czasami bardzo często spontaniczne, nie? No bo nie zastanawiasz się nad tym, musisz działać. No mają jakieś konsekwencje, nie? Bo potem, powiedzmy, odpala się jakaś scenka, która nawiązuje jakoś do tej poprzedniej sytuacji, nie? Okazuje się, że faktycznie ten typ, którego ty uwolniłeś, to teraz na przykład widzisz, jak atakuje jakiś powóz na przykład, nie? Trzyma kogoś na muszce, nie? I możesz naprawić swój błąd na przykład w tym momencie. A gdzie myślisz, wiesz, ilu on przed tym powozem już tak załatwił, nie? Przez ciebie, że go wypuściłeś. No właśnie, nie? A jednocześnie przez to, że masz w tej grze i te tereny właśnie opanowane przez tych dziwnych redneków kanibali i przez jakichś morderców, i masz miasta, które wyglądają na całkiem cywilizowane, i masz te takie miasteczka rodem z tych takich westernów, wiesz, zbite tutaj z desek, to też ten... Bardzo, te sytuacje są bardzo różne, nie? I w różnym kontekście się pojawiają. I, no i ten świat temu służy, właśnie też przez to, jak on jest różnorodny, mimo że wszystko się dzieje na stosunkowo niewielkim terenie w porównaniu, nie wiem, do tego, co mamy w Odyssey, nie? Gdzie masz całą Grecję i w chuj tych wszystkich rzeczy. A na dobrą sprawę wszystko wygląda bardzo podobnie, nie? I kultura jest taka sama, wszystko jest takie same. No tutaj widać, jak jednak dużo daje ci to, że ten świat wygląda inaczej w każdym
na każdym etapie grania. No, więc generalnie, jeśli mielibyśmy jakieś wnioski tutaj wyciągnąć, no to super jednak, kiedy gry są konsekwentne i kiedy, jak już zakładają sobie, żeby robić otwarty świat, no to wszystko pod to w zasadzie jest dedykowane, nie? Tak jak tutaj gadaliśmy, że są na pewno osoby, którym się tempo tej gry nie będzie podobać, to że wiesz, że ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał do tej gry podejść przeskakując bezpośrednio na przykład z Assassin's Creed Odyssey, nie? Gdzie wszystko jest szybkie, gdzie po prostu wszystko jest takie bardzo arcade'owe, nie? No to ma być gra, gdzie po prostu fajnie się gra, fajnie się napierdala po prostu tymi mieczami i tak dalej, jest super. Do tej gry, gdzie jednak podejście jest kompletnie inne, nie? I jakby... Kurczę, nawet te strzelaniny są dużo wolniejsze, nie? Że tam się schowasz za drzewem, wiesz, wychylasz się, czy coś takiego. Nie masz tak, że wbijasz, wiesz, i napierdalasz wszystkie jak w Maxi Payne. No, a jednocześnie jak już wyczujesz to i masz też jakąś fajną broń, fajnie sobie rozwinąłeś, karabinek powtarzalny Lancaster, mój ulubiony póki co, i tutaj tam dopakowałem go jak się tylko dało, no to potem już strzelasz headshoty, kurczę, jak leci, nie? No bo już jakby, wiesz, wyczułeś też to, jak ten kursor się porusza i tak dalej, i to daje też frajdę z tym, że no ty jesteś lepszy, nie? Jakby to nie tyle, że twoja postać jest lepsza, co ty jesteś lepszy w graniu w to. Ja też na początku miałem problem generalnie właśnie z tym Dead Eye, jak to wiesz, jak to działa konkretnie. No teraz już bez problemu, nie? Teraz w ogóle mam taki system, że dużo lepiej mi się gra, nie odpalając te spowolnienie czasu i zaznaczając sobie rzeczy, tylko odpalam na chwilę, wiesz, powoli sobie celuję w głowę. Spokojnie, na przykład i już, tak, nie? Tak. Trzy głowy, nie? I... No, i no... Wiesz, jakby widzisz też, że to jest bardzo wszystko no, konsekwentne i po prostu działa, nie? Nawet jeśli są jakieś elementy tej gry, które gdzie indziej by cię irytowały, no to nie tutaj, nie? I póki co w zasadzie jedyna rzecz, jedyna wada, i to też właśnie w ramach tego świata, który tu jest stworzony, to jest właśnie to, że masz ten honor, nie? Jakby gra jednak cię skłania do tego, żeby być tym honorowym Arturem, nie? I trochę mi tego brakuje właśnie, że nie ma tej opcji, żeby być jednak tym skurwielem z Dzikiego Zachodu. A to można by prosto rozwiązać, że zwyczajnie masz inne zakończenie i z tego co kojarzę, to są różne zakończenia, nie wiem jeszcze jakie, dowiem się. Natomiast, z czasem oczywiście, natomiast fajnie by było, jakbyś po prostu miał konkretne profity, jeśli masz niski honor, nie? Tak jak masz profity, że masz wysoki honor, masz dodatkowe stroje, jakieś tam zniżki w sklepach i tak dalej. Tak jakbyś miał niski, no to też było fajnie, bo na przykład, nie wiem... Żebyś prędzej zastraszanie na przykład. No, ale prędzej się ludzie poddają na przykład, nie wiesz, twoja reputacja powiedzmy już cię wyprzedza i ludzie po prostu się boją, albo rzucają broń od razu, albo coś takiego. To bym się też, wiesz, pozwoliło cię wczuć troszkę lepiej w tę postać, gdybyś chciał faktycznie taką postacią grać, nie? I nie wiem, ludzie swojego gangu mogliby inaczej reagować zupełnie, nie? I no, wydaje mi się, że to by było do zrobienia, no ale no, proces pewnie produkcyjny by trwał jeszcze dłużej niż trwał. Też podsumowując, to właśnie tak jak mówiliśmy, że ten świat musi naturalnie żyć, nie? Bo tutaj nawet mamy to cudowne, że ludzie się poznają, że te miasta się ciebie uczą, wiedzą kim jest Arthur Morgan, jak cię widzą, to wiesz, cię poznają, jak coś odpierdoliłeś i będą pamiętać cały czas, nie? Dopiero jak wiesz, jak zmienisz ubranie, ogolisz się, zmienisz kapelusz, nie? To dopiero wtedy mogą cię nie poznać. To jest super, nie? I mało kto zwraca uwagę na takie rzeczy, a wie, że Rockstar to zawsze ciśnie, nie? Żeby to było jak najbardziej szczegółowe, takie rzeczy, o których byś nie pomyślał, oni muszą być, wiesz, trzy kroki przed graczem. Że jak on coś próbuje zrobić, to wiesz, że oni już na to zareagowali, nie? I będzie jakaś reakcja, nie? I to jest niesamowite, jak ten właśnie świat żyje. Ja sobie na przykład... To jest pierwsza gra, gdzie nie biegałem na przykład po mieście, tylko lubiłem sobie, wiesz, takim drobnym, no, wiesz, tak, powolutku przejść, popatrzeć, gdzie co jest, nie? Tu jest jakiś sklep, tu jest coś, tu się z ludźmi przewitać, w ogóle jak sobie idziesz, howdy, howdy, wiesz, do wszystkich rzucasz, nie? I mówisz, może ktoś się odezwie, może ktoś mi powie ciekawą historię. Tak, albo jak masz takie pierdoły, co jest wzięte z... Znaczy nie wzięte, bo to był ten sam rok, kiedy się ukazało, nie? A to jest mój jeden z ulubionych wymyków narracyjnych w dzisiejszych grach. Mhm. Te rozmowy między postaciami w trakcie przemieszczania się, nie? Tak. Takie, wiesz, naturalne, które ci coś dodają, jak w God of War miałeś te rozmowy z Atreusem, nie? Które ci super rzeczy dodawały, później jak ta głowa się pojawiła, to miałeś fantastyczną narrację, ale tak samo masz. Jedziesz na przykład na misję i to trwa i trwa, na przykład, wiesz, jedziesz tak z 5-7 minut, nie? Ale cały czas postacie gadają, wiesz, jakieś fajne historie opowiadają. Mało tego, w którymś momencie, jak już odklepią to, co mają odklepać w ramach tej misji, to a masz kilka postaci, które jadą, to możesz przełączać się między nimi, możesz na przykład się cofnąć do tej ostatniej postaci i gadać z nią o czymś, nie? Tak, a wiesz, że ona ci cały czas coś nowego powie, nie, że ci rzuci jakieś pierdoły, tylko wiesz, że Rockstar był przygotowany, żeby oni ci rozwijali świat, coś ciekawego powiedzieli, coś, że gdzieś coś jest, nie? Możesz tam iść tego później szukać, nie? Albo jak jechać, kurczę, upada misja, jak jedziesz z tym dzieciakiem na ryby, jak on mówi, że sobie siedzi, to do niego podchodzisz, to może pojedziemy na ryby, jeszcze masz tego Artura, który wie, że to jest dobry chłop, nie? No, wezmę cię na te ryby, nie? Wskakuj, masz wędkę, jedziemy i wiesz, oni jadą na te ryby i oni sobie gadają, wiesz, z tym dzieciakiem, nie? I
też rozwija się, wiesz, relacja między nimi, nie? To jest cudowne. Tak, bo masz takie momenty, kiedy na przykład ktoś ci tłumaczy, że no tam jest taki dom, można tam obrobić go, nie? Albo nie mam pieniędzy, więc mogę się odwdzięczyć, ale powiem ci, gdzie można jakieś pieniądze złapać. Gdzie jest schowane, no. Wiesz, szuka skarbów czy czegoś. Albo na przykład masz poszukiwanie tych kości dinozaurów, co jest super rzeczą w takiej grze i też nie masz na mapie zaznaczone, że tu będzie kość, tu będzie kość, tu będzie kość, tu będzie kość. Tylko gdzieś widzisz na przykład platformę wietniczą, nie? Podchodzisz, wchodzisz w dół, wiesz, tam gdzie było wykopane, nagle o, znajdujesz kawał dinozaura, nie? Super. No właśnie nawet znajdźki są tutaj rozwiązane zupełnie inaczej, nie? One są zwykle obudowane jakąś taką dziwną mini-fabułą. Było to taki śmieszny cykl misji z tym typem, któremu zwierzęta uciekły, między innymi lew. Jest ten dziwaczny typ, którego spotykasz naprzeciwko takiego domu i on mówi językiem rodem z lat 20-30. I każe ci znajdywać jakieś takie malunki, czy jakieś takie rzeźby naskalne. I one wszystkie przedstawiają jakieś takie rzeczy z przyszłości. Nie wiem, typ jest podróżnikiem w czasie prawdopodobnie, nie? No bo to Rockstar, mogli coś takiego wymyślić, nie? tak. Kurczę, jak tutaj masz Saint-Denis, możesz napotkać na pewnego osobnika, który bardzo długo żyje, nie? Co jest też zupełnie motywem, wiesz, tak, schizowym, jak już wiesz, o co chodzi, nie? Masz przecież w świecie tej gry rozsiane te takie ofiary morderstw, nie? I możesz napotkać tego mordercę, którego możesz doprowadzić na posterunek. Mówię, wszystko cię nastawia na to, że to jest żyjący świat, więc ja jako osoba, która właśnie lubi otwarte światy, bo lubi się wczuwać właśnie w dany świat, lubię sobie masz sobie rzeczy dopowiadać w głowie po prostu, tak automatycznie, tutaj to zostało doprowadzone do tego poziomu, że właśnie ja nie lubię, jak wjeżdżam do miasta, biegać gdzieś, albo, nie wiem, spieszyć się, bo to by było nienaturalne dla mnie w tym momencie, nie? W tym świecie, który jest tak bardzo zaprojektowany pod to, żeby to wyglądało naturalnie i realistycznie, no, chodzę sobie spacerkiem po mieście, no bo po mieście bym chodził spacerkiem, nie? Albo, nie wiem, po swoim obozie, albo, nie wiem, po jakimś tam mieszkaniu, no, nie, wiesz, a w innych grach zapierdalasz, no bo szybko, szkoda czasu, nie? Tak, do znacznika, nie? Do znacznika szybko. Tak, i to jest super i mam wrażenie, że w sumie niewiele innych jest gier, które by w ten sposób podchodziły do tego tematu, nie? Jak już, to mamy takie elementy w grach, gdzie, nie wiem, niekoniecznie mi to pasuje, jak właśnie w tym Last of Us ostatnim. Gdzie mam wrażenie, że wiesz, że to żeby był taki przerywnik między tym, między tymi ciekawymi rzeczami, nie? Jakby fabuła była ciekawa, a to trochę rozwadniało cały ten doświadczenie. Dobra, słuchajcie, to tak, bo... W sumie podejrzewam, że jakbyśmy zrobili taką dyskusję o Red Dead Redemption ogólnie na koniec, to byśmy gadali tutaj ze 3 godziny, więc odhaczyliśmy sobie te rzeczy związane właśnie z konstrukcją tego świata. Ale powrócimy do Red Dead Redemption, bo my jesteśmy nawet może nie w połowie gry. Jeszcze nas trochę czeka tego, nie? Chyba tak. Znaczy podejrzewam, że te ostatnie rozdziały są krótsze siłą rzeczy, zazwyczaj tak w grach jest, nie? Ale jednocześnie i tak została tam masa rzeczy do zrobienia, które nie są częścią głównych misji, więc... Tak, tylko my też to jednak powolutku, nie? Nie masz tego, że o kurczę, już bym to przeszedł, nie? Bo ja mam tak często w otwartych światach, że jak już tam zainwestuję te 30 godzin gdzieś, nie? To już czuję takie, no dobra, już bym to szybciej zrobił. Już mam te super sprzęty czy coś, ale chcę wiedzieć, jak to się skończy, nie? Bo nie chcę po prostu tkwić w tym limbo, nie? A tutaj cały... Czuję, że jeszcze nie mam nawet tego piku, kiedy się najlepiej czuję, wiesz, i już, że jest fajnie, tylko cały czas w górę mi idzie ta przyjemność z grania, nie? Chociaż już mam na liczniku gdzieś pewnie 30 godzin. Ale właśnie znowu, to jest... To jest pewnie celowe zagranie, ale... Jakby ta gra, ona też jest tak napisana, żebyś nie chciał się spieszyć, bo jakby widzisz, że z każdą kolejną misją jakby jest coraz gorzej z tym twoim gangiem, widzisz, że to się będzie rozpadać, widzisz, że nie dotrwacie w tym kształcie do końca gry zresztą to jest oczywiste, no bo jeśli ktoś grał w jedynkę, ja nie grałem, ale no, sprawdziłem sobie jak wygląda fabuła i tak dalej oczywiście, żeby wiedzieć co i jak, bo jednak ta gra jest pomyślana, że no, dużo osób do niej podejdzie wiedząc, co się wydarzy później, no to jakby na samym starcie wiesz, że to ma być historia upadku tego gangu, nie? I masz dowiedzieć się, dlaczego się to wydarzyło, a nie co się wydarzy dalej. Więc też jednocześnie nie chcesz robić zbyt szybko tych misji pobocznych, bo wiesz, że będzie coraz gorzej. Wiesz, że po prostu ktoś umrze za chwilę, albo ktoś odejdzie, albo coś się posypie. A szczególnie, że zaczynasz od tego punktu, że wszystko jest fajnie, nie? Znaczy, no nie jest fajnie, bo uciekacie oczywiście po tym nieudanym skoku. Wiesz, to braterstwo, to wiesz, tą społeczność. No właśnie o to chodzi, nie? Jakby jesteście częścią gangu, więc może się wszystko jebać, ale chociaż wszyscy sobie ufają, tak? Jest dobrze. W ogóle, jak to jest, wiesz, wszystkie te relacje, jak są fajnie rozwijane, na przykład masz tą kobietę, którą ratujesz w pierwszej misji, nie? W tym domu, która się, wiesz, staje, i ona się tak
genialnie, wiesz, naturalnie staje częścią tego gangu, że jest, wiesz, coraz więcej się uśmiecha, macha tam do ciebie, później zaczyna na misję jeździć, nie? Tak, bo ma swój własny charakter, nie? Który odróżnia od całej reszty. No, a jednocześnie masz... A jednocześnie też widzisz, jak niektóre postacie reagują na te złe rzeczy, które się dzieją, nie? Jakby, no to udacza szczególnie widać, jak nie wiem, ja jestem na trzecim rozdziale i to już jest kompletnie kurwa inna postać niż ta, która była na początku i widzisz to bardzo wyraźnie, nie? Jakby w takich małych dialogach i tak dalej widzisz też, że relacja się kompletnie zmienia między tymi postaciami. Widzisz, gadasz z innymi postaciami, które też wiesz, wypowiadają się na ten temat. Też widzisz, jak one patrzą na to wszystko, nie? I właśnie to są kolejne te cegiełki do tego, że wiesz, że te postacie jakby mogłyby cię nie mieć w tej grze i to by się dalej toczyło, nie? Jakby wciąż by to by działało. Tak, to też pięknie wygląda, że jednak miałeś sam początek, gdy ci mówi, że to jest zmierzch Dzikiego Zachodu, nie? I cały czas widzisz, jak to się wszystko, wiesz, rozpada i wiesz, że tego nie będziesz mógł ratować, nie? Możesz tylko razem z tym odejść. A też jeszcze jak mówisz, że, no, że to jest prequel jedynki, nie? To też, jak ktoś grał w jedynkę, to też tyle dostaje dodatkowych rzeczy, bo wie, jak ja na przykład byłem, jak byłem związany z Johnem Marsonem, nie? Który jest protagonistą pierwszej części i tam tyle godzin w to załadowałem, wiesz, ja go tutaj widzę w każdej scenie, wiem, gdzie on później będzie, wiem, co on przeżyje, wiesz, gdzie on dojdzie, to jest niesamowite, to jest tak emocjonalne i wiesz, takie masz przywiązanie, no ja jestem pod cholernym wrażeniem, jak to było zrobione, nie? I to, jak nie lubię prequeli, nie? Które, wiesz, gdzie jednak prowadzą do tego punktu wyjściowego, wiesz, co ma się stać, tak tutaj masz to w nosie, nie? Nie wiesz, gdzie Artur się znajdzie na koniec, nie? I nawet sobie nie myślisz o tym. Ja na przykład nie mam pojęcia. Wiesz, mam tam jakieś... Unikam spoilerów, nie? Co się stanie. I mniej więcej wiem, co się stanie, ale nadal nie wyobrażam sobie drogi, jak do tego dojdzie, nie? I jak on się znajdzie w tym momencie, co jest niezwykłe. No, no właśnie, tak jak mówię, no ja nie grałem tą jedynkę, ale też no, sprawdziłem, jak wygląda fabuła i tak dalej, tak żeby mieć jak najlepsze pojęcie. No i też w kontekście Johna jest, ja nie mam jakby stosunku emocjonalnego za bardzo do tej postaci, ale jednocześnie no wiem, jaką on postacią jest później, nie? Jakby jakie ma cechy charakterystyczne i tak dalej. I jak poznajesz w tej grze, no to jest kompletnie też inna postać, nie? I z kolei znowu jest na trzecim rozdziale i widzę, że w tym trzecim rozdziale też już jest, wiesz, w innym punkcie i widzę poniekąd tę drogę, którą pewnie przejdzie, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy jest w tej, no, w poprzedniej grze. Bo jak go poznajesz na początku, to jest takim typem, który nie jest zbyt elokwentny, nie? Jest jakimś takim... Ten mówisz, młodszy brat Artura, nie? Który no... No, ale no, a tutaj widać, no właśnie przez to, że też zaczynasz tę grę w momencie, w którym Artur nie za bardzo też lubi Johna, nie? Zresztą masz wyjaśnione dlaczego i co jest nie tak. A potem w trakcie gry widzisz, jak ta też relacja między nimi się zmienia mocno, nie? I koniec końców pewnie... Wiesz, ciekawi mnie to, jak oni wybrną właśnie z tego tematu, czemu Arturze nie ma mowy w tej pierwszej grze, nie? No bo... Biorąc pod uwagę, że jakby ta relacja między Johnem a Arturem się zmienia, jest coraz mocniejsza, no to... Ja wiem, że to wynika oczywiście z tego, że jak powstała pierwsza gra, to nikt nie myślał o żadnym Arturze, ale no, to jest jakieś tam zadanie dla scenarzystów, nie? Żeby to jakoś retkonować. I tu jeszcze plus, ta gra jest fantastycznie napisana. Jeśli chodzi o dialogi, to jest Aaron Sorkin momentami, nie? Że ja tutaj nie było momentu, gdziebym chciał coś przewinąć, nie? Nawet jak, wiesz, w Assassinach albo w innych grach, jak masz te jakieś poboczne misje, to przeklikać tylko, żeby zobaczyć jakiś cel misji, nie? Żeby ją odbębnić, to nie, to jest słucham każdego dialogu, każdej rozmowy, nie? Bo też Arthur jest cudownie zagrany, to jest tak złożona postać, nie? I jego reakcje, wszystko jest kapitalne. No, ja nie jestem fanem za bardzo aktora głosowego, który podkłada głos Arturowi, bo... Jest taki bardzo cowboy, nie? Za bardzo nie pasuje do mojego Artura tutaj, bo mój Artur biega w tym takim, wiesz, kapeluszu, w jakimś płaszczu, w krawacie i kamizelce i wygląda jak kompletnie inna postać niż ta, której głos się wydobywa z ust. No, ale trudno, ale właśnie to, jak on jest ogólnie napisany, jako ten taki gość, który trochę czuje, że wiesz, że no, podjął parę złych wyborów w życiu, dlatego się znalazł tu, gdzie się znalazł, ale nie jest złą osobą, nie? Jakby... I jednocześnie czuję, że właśnie on pierwszy się orientuje, że ten ich czas już mija, nie? Że ten czas właśnie, kiedy można było wierzyć w te bujdy Ducza o tym, że no, jesteśmy tutaj, wolność i pomagamy ludziom i tak dalej, to już nie ma racji bytu zupełnie, nie? Przegrali. I ten wyścig się kończy. Jak masz te skrawki emocjonalne, że on ma te, wiesz, jakieś byłe miłości czy coś, nie? I wiesz, co on stracił. I tak pomoże, jak tego dzieciaka ratujesz, tej swojej, jest w ogóle jego dialogi z tym dzieciakiem, to jest kurde jedna z najlepiej napisanych rzeczy w ogóle w tej grze, nie? Gdzie on tam, gdzie jest ten taki...
że on trochę rozumie tego dzieciaka, nie? Że ten dzieciak po prostu uciekł do tej durnej sekty, no bo chciał mieć jakiś cel właśnie, nie? Chciał mieć coś, w co będzie wierzył, tylko że no nie widzi tego z perspektywy, nie widzi, jak durne są założenia jakichś tam sekciarzy, którzy po prostu stoją na skalę i ten skandują jakieś rzeczy, ale jednocześnie na jakimś właśnie poziomie rozumie tego dzieciaka, nie? Tak, bo Artur jest w tej podobnej sytuacji, nie? Tak, no właśnie, widzisz to podobieństwo między nimi. Kurczę, to jest tak super napisane, że robi naprawdę wrażenie, nie? I właśnie znowu, kolejny powód do tego, żeby na przykład jadąc na koniu z kimś nie przewijać tego, nie? Nie spieszyć się i wchodząc do baru, gadać z tymi ludźmi. Czasami warto zagadać jakieś losowe postacie, bo nigdy nie wiadomo, czy czegoś nie powie ciekawego. Albo nagle nie włączy się jakaś misja poboczna. No to jest ta gra, która naprawdę nagradza to, że wiesz, że chodzisz po tym świecie, eksplorujesz i zaglądasz pod każdy kamień, nie? I robisz te wszystkie pierdoły, których normalnie się nie chce robić w tych grach. Zazwyczaj masz te wszystkie znajdźki albo jakieś takie poboczne rzeczy, jakieś crafting i tak dalej. Robisz to, co ci gra każe i tutorial, a później tam wiesz, kupię sobie w sklepie strzały. Nie, żadnych pułapek, nic takiego, nie? Bo to, i tak naboje nazbierasz, strzały nazbierasz, nie? A tutaj jednak kombinujesz. Kurwa, to jest ta gra, gdzie ja siadam i gram w domino z ludźmi, bo mogę gadać z ludźmi w tym czasie, nie? Tak, jest tak wciągające, nie? Mówię, jak już opanujesz, wiesz, jak wszystko działa. To mówisz, o, to jest super, nie? Ja nigdy nie gram żadne gry w ogóle, żadne tam, wiesz, pazaki, gwinty i tak dalej, nigdy mi się nie chce w to grać, a to jest ta jedyna gra, no bo oni tutaj siedzą i gadają i tak w pierdołach, nie? O tym, co się dzieje w obozie, co kto myśli o kimś. Tak, w ogóle, ja miałem tak, że pojechałem, wiesz, zapłacić, jest taka fajna poczta, moja ulubiona poczta przy torach, takie mała na odludziu, a, nie? Tam wiem, ludzie siedzą, grają w pokera. Na zachodzie jakoś, tak, nie? Tak, 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 i oni grają w pokera tam i sobie poszedłem zapłacić moje, ten mówię, o, siądę sobie na pokerka, partyjkę, wiesz, tu jest słoneczko, świeci, ja sobie gram w pokerka, mówię, kurczę, jak to jest super. Kurwa, to jest gra, gdzie można mieć ulubioną pocztę, no. I... Tak, tak, to jest, ja mam ulubioną, bo ja zawsze na nią jeżdżę, do niej jeżdżę płacić, bo wiem, że tam są moi kumple od pokerka, nie? No właśnie, no dobra, słuchajcie, na tym myślę będziemy kończyć. To była chaotyczna rozmowa, ale mam wrażenie, że dała do zrozumienia jakby za co można lubić tę grę i świat w niej ukazany, nie? Następną to zrobimy tylko nasze wspomnienia z Red Dead Redemption. To będzie do tej grupy, która chce tego słuchać. Tak, takie wiesz, co się wydarzyło w trakcie. Jak Marta mówiła, że jak siadamy jak dwaj starzy kowboje, nie? I sobie musiał historię powiadać z Dzikiego Zachodu. No właśnie. I na pewno będzie jeszcze rozmowa o samej fabule, ale to już jak wrócimy, jak skończymy. I to będzie bardzo emocjonalne prawdopodobnie. I będziemy rozmawiać będzie o postaciach płacz. Już ja? Konkretnie. Wtedy już będę miał kapelusz, bo muszę kupić. Nie mogę rozmawiać o tej grze bez kapelusza na głowie. Ja będę siedział pod krawatem w meloniku, tak w płaszczu. Będę musiał wąsa puścimy, zapuścić, albo chociaż sobie przykleić taki... Sobie ja mam oczywiście taki zawinięty wąs, nie? Jak taki wyglądał jakiś stary bankier. Masz tego zawiniętego? A to nie, wiesz co, ja mam teraz brodę, zapuszczam jak największą. Znaczy, chciałem ją zgolić, bo już mówię, wyglądam jak stary dziad. Mówię, kurczę, brzydko. Włosy sobie już do tyłu zrobiłem, tak tylko jest na Chrisa Evansa, nie? Mówię, bo to ładnie wygląda. Są dłuższe, ale do tyłu. Bo nie mogłem tak, już patrzeć, jak miał... Tyłu, no. Wiesz, ale jak miał to normalne długie, to miał taki bajzel na głowie. Mówię, nie, no jak mi kapelusz spada, to wstyd, nie? Żeby ten, jak... A w ogóle kocham, jak jedziesz na koniu i do ciebie strzelają i ci nagle kapelusz zestrzelą. Tak. I musisz go szukać, nie? No bo ja... Możesz sobie na koniu włączyć, nie? Ale ja często nie, zapominam to... o tym i idę i szukam tego kapelusza. A jak nie znajdę, to biorę jakiś inny, trudno, nie? W ogóle jak ja miałem pierwszą walkę w salonie, tą najpiękniejszą, gdzieś tam się w błocie wynoraż, nie? I w ten, wróciłem po kapelusz. Mówię, ciekawe, czy można wrócić po kapelusz, nie? Leży tam, tak, zakłada, brup. No pewnie. Albo później, jak jeszcze nabierzesz tego skilla, że na początku normalnie wkładał pistolet do kabury, a później zrobił to, że wiesz, zaczyna kręcić. Tak. Wiesz, że on się uczy rzeczy, nie? W ogóle jak dostałeś, że możesz dwa kolty mieć, nie? To nie wykupujesz sobie sam, tylko wiesz, widzisz, że cię misja nagradza. I już mówię, jak masz dwa pistolety. Jedziesz na koniu i napierdalasz z dwóch pistoletów. Najlepsza rzecz na świecie, nie? O Boże, kocham tą. Tak, już w ogóle wyciągasz dwa i w ogóle szybkości wtedy i masz oczywiście profit, jak masz dwa takie same, ale pewnie, że masz dwa takie same, bo lepiej wyglądają. Ja spędziłem kupę czasu, żeby dostosować wygląd tych cholernych rewolwerów, nie? I miałem najpierw złote, ale potem stwierdziłem, że ta tekstura złota nie wygląda tak, jak chciałem, więc sobie zrobiłem tak, więc podpatrzyłem, że Dutch ma fajne, bo on ma takie czarne z takimi złotymi elementami. To sobie zrobiłem też takie i mam teraz czarne z takimi złotymi tutaj takimi nadrukami. I teraz jest spoko, nie? I teraz wiem, że jak wyciągam te rewolwery, to są moje, nie? I jakby jak ktoś spotka kiedyś mnie, to będzie wiedział, że to jest ja, bo pozna po tych rewolwerach, tak, nie? I wiesz, że nie chcę zmieniać, nawet jak znalazł coś lepszego. Nie, już porobione idealne. Ale przez to właśnie, że jakby też gra jakby, ona jakby premiuje coś takiego, bo na przykład jak znajdziesz jakiś specjalny rewolwer, ukradniesz komuś, znaczy weźmiesz po kogo zabiłeś, to nie możesz go na przykład już modyfikować, nie? Plus nie ma znowu dużo tych broni w tej grze, nie? To nie jest ta gra, gdzie masz milion różnego uzbrojenia, jak w Assassin's Creed na przykład i sobie wybierasz. Masz kilka, no i
przyzwyczaj się do tego. Co też znowu wyrównuje mocno poziom trudności, bo też nie jest tak, że nagle wyskoczy na ciebie przeciwnik, który ma broń, która, wiesz, rani kogoś 3 razy bardziej. No, no nie, jakby wszyscy, większość walczy tymi samymi pistoletami, nie? I co najwyżej może dobrać sobie konkretną broń pod konkretną misję, ale no wygląda to ten sposób, że no raczej... Ta broń nie robi aż takiej różnicy, nie? No to jest ta rzecz, która też jest interesująca, bo w większości gier jednak jest zupełnie inaczej i jakby one się bardzo często opierają na tym, że jednak wyszukujesz kolejne bronie, kolejne stroje i tak dalej, a tutaj nie, tutaj jakby no to jest jakaś tam część tego świata i tyle. No dobra, słuchajcie. Wrócimy do Red Dead Redemption. Wrócimy, bo no, na mnie duże wrażenie jednak ta gra zrobiła, a wszyscy mi tak odradzali, że nie, że tutaj nuda i że w ogóle wszystko jest takie wolne i ten... 10 gra generacji. A ja dawno się tak dobrze przy grze nie bawiłem. Bo ostatni raz właśnie przy Wiedźminie, ale myślę, że póki co przy Red Dead Redemption mam jeszcze cieplejsze. No, nie tutaj. Bardziej trzyma Red Dead Redemption. Wiedźmin jest cudowny, też 10 na 10, ale no tutaj... No ja nawet nie jestem jakimś wielkim fanem westernów czy coś, po prostu sam ten setting jest ciekawy sam sobie, nie? Jakby mógłby być gdzie indziej, ale jest spoko. I mam wrażenie, że w ogóle w większości, wielu, no nie większości, ale wielu dzieła kultury jednak ten charakterystyczny okres, ale u schyłku jest ciekawszy, bo już możesz wprowadzać też te nowe elementy i mieć jakieś takie zderzenie i jest super. No dobra, to tak, to żegnamy się w takim razie. Dajcie nam znać w komentarzach, jeśli macie swoje wspomnienia związane z tą grą, właśnie dotyczące no przede wszystkim świata tej gry. Jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie właśnie otwartych światów generalnie, bo oczywiście mówiliśmy no w kontekście Red Dead Redemption, bo ona mam wrażenie, że podchodzi do tego tematu zupełnie inaczej niż większość innych gier. Ale jeśli macie jakieś opinie na ten temat, też się z nimi koniecznie podzielcie i tak jak mówiłem, do tematu jeszcze sobie pewnie nieraz wrócimy. A jeszcze może będziecie nas pytać o to, o Avengers, bo była beta otwarta ostatnio i mieliśmy sprawdzić i sprawdziliśmy, ale rzecz w tym, że poza Oscarem nikt z nas nie ma innej opinii niż kurwa, co to było. Bo to jest ta gra, to jest po prostu 180 stopni od tego, co ja lubię robić w grach. Jakby to ani postaci nie są interesujące. Nie wiem, jaka będzie fabuła, ale ten początek, który tutaj zaprezentowano, to też nic nie jest ciekawego. Pogadamy o tym. Granie jest nudne. Pogadamy? No dobra, to pogadamy. No, jak będzie... Ja chcę o tym pogadać, bo ja jestem tak zawiedziony tym, że masakra. No to pogadamy. Ale... I będzie wojna z Oscarem, to będziemy nogi. No dobra, to słuchajcie, to pogadamy w takim razie. Możecie też nam dać... Słuchajcie, jak napiszecie jakieś komentarze, że chcecie, żebyśmy o tym pogadali, no to przekonamy pewnie i Oscara i te osoby, które są nim przekonane. No. To w takim razie to by było na tyle. Wracamy do grania, znaczy do pracy niektórzy, a później może wieczorem do grania. Natomiast zachęcamy do zadawania nam pytań za pomocą superchatów. Pisaliśmy na fanpage'u napisów końcowych, że jest mały problem z Tip & Donation, więc zachęcamy też do zapoznania się z tym komunikatem. Natomiast miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy w najbliższym czasie. Tymczasem się żegnamy. Do zobaczenia. Był z nami Radek Pisula, się nazywam Kastelmach. Trzymajcie się. Cześć.